Cześć, jesteście na kanale. Cześć, to jest KN, kanał o skokach narciarskich. Zapraszam na relacje z dzisiejszych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Od 16 będzie taka relacja głosowa. Będę wam opowiadał, co dzieje się na skoczni. A do 16, już za chwilkę, rozpoczyna się seria próbna. O 14.45, więc będą się tu wyświetlać na ekranie wyniki serii próbnej. Możecie sobie śledzić, co dzieje się już w serii próbnej w Klingenthal. Zatem zachęcam was do oglądania, do zostawiania łapek w górze i subskrybowania mojego kanału. A my usłyszymy się już przed konkursem, odpowiednio wcześniej oczywiście, żeby zobaczyć i przeanalizować, co działo się w serii próbnej, no i żeby potem, mam nadzieję, licznie i wspólnie przeżywać te wielkie emocje związane z piątym w tym sezonie konkursem Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Zatem rozgoście się, zapraszam, zachęcam też do dyskusji na czacie i słyszymy się za jakiś czas.
Cześć, witam bardzo serdecznie. Krzysztof Niedzielan, kanał o skokach narciarskich. Zapraszam na relację z piątego konkursu Pucharu Świata sezonu 2023-2024. Tym razem niemieckie Klingenthal skocznia K125HS 104. O 16 rozpoczyna się pierwsza seria, którą razem tutaj, mam nadzieję, będziemy sobie śledzić. Zachęcam oczywiście do zostawiania łapek w górze, subskrybowania mojego kanału i będę starał się zaglądać w miarę możliwości na czat, więc zachęcam Was też do dyskutowania o tym, co dzieje się na czacie. Za nami seria próbna i już opowiem Wam o wynikach tejże. Wygrał ją Ryoyu Kobayashi, skacząc 141,5 metra. Tuż za nim był Stefan Kraft, 141 metrów, czyli mamy analogiczną sytuację, jeżeli chodzi o serię kwalifikacyjną, bo też mieliśmy taki układ na pierwszym i drugim miejscu. Trzecie miejsce Timi Zajc, 141,5 metra. Czwarte Johan Andre Forfang też skoczył 141,5 metra. To są zawodnicy, którzy przekroczyli 140 metr, skacząc z 11 lub 12 belki. W pierwszej dziesiątce też Domen Preutz, Gregor de Schwanden, Pius Paszke, Andreas Wellinger, Peter Preutz i Stefan Laje. Co ciekawe, najlepszym z Polaków w serii próbnej był Andrzej Stękała, zajął 15 miejsce po skoku na 134,5 metra. 18 Piotr Żyła, 126,5, 24 Maciej Kot, 131 metrów i 25 Dawid Kubacki, 126,5 metra. Nie zapominajmy jeszcze o Pawle Wąsku, który zajął 30 miejsce po skoku na 129,5 metra, ale jeszcze z 14 belki. Więc tutaj nawet z 11 niektórzy skakali, niektórzy z 12, niektórzy z 14 belki, więc trochę tego szafowania belkami było. Więc całkiem przyzwoite wyniki naszych zawodników, na pewno dużo lepsze, jeżeli chodzi o poziom, niż dotąd, i liczymy na to, że to samo będzie w dzisiejszym konkursie, który rozpocznie się już za chwilkę. Skocznia w Klingenthal, tak jak wspomniałem, jej rekordzistą jest Michael Ullrman, który skoczył 146,5 metra. No, we wczorajszej serii kwalifikacyjnej mieliśmy skoki już bardzo zbliżone do tego rekordu, bo na przykład Japończyk Ryoyu Kobayashi skoczył 145,5 metra. Johan Andre Forfang, który był trzeci w kwalifikacjach, miał 145 metrów. Więc pozostaje mieć nadzieję na to, że skoczkowie będą mieli szansę i sposobność do tego, żeby daleko skakać również w serii konkursowej. Za chwilkę zobaczymy, z której belki się nam to wszystko rozpocznie i będziemy się cieszyć już na początku konkursu skokami Polaków. Tam z numerem trzecim startowym już pojawi się Andrzej Stękała, który naprawdę no, obiecująco na razie w tych seriach treningowych przede wszystkim się pokazuje, bo w kwalifikacji wczoraj było nieco gorzej, no ale też solidnie był 31 w serii kwalifikacyjnej, więc no, mamy nadzieję, że no, jeżeli by się udało pięciu Polaków w finałowej 30, byłoby naprawdę wyśmienicie. Oczywiście liderem Pucharu Świata jak na razie jest niepokonany Austriak Stefan Kraft. Cztery zwycięstwa, po dwa oczywiście w Ruce i w Lillehammer. Drugie miejsce w Pucharze Świata, tracąc już 130 punktów do Stefana Krafta, zajmuje Andreas Wellinger. No, oczywiście Austriak przed Niemcem. Trzeci Pius Paszke, również reprezentant Niemiec. No i ogólnie rzecz biorąc, pierwsza siódemka to są sami Niemcy i Austriacy po czterech konkursach. Mamy Krafta, Wellingera, Paszkę, potem Herl, Czofenik, Laje, Geiger. No i dopiero potem jeszcze w dziesiątce Kobayashi, Heiberg i Peter Preutz jest dziesiąty po czterech konkursach Pucharu Świata. Polacy jak na razie nie mrawo, to o czym już tutaj nieraz była mowa u mnie i nie tylko u mnie. 24 przed tym konkursem w klasyfikacji generalnej jest Dawid Kubacki, 25 Piotr Żyła, 33 Paweł Wąsek, 40 Kamil Stoch. Ogólnie rzecz biorąc, 46 zawodników jest klasyfikowanych w Pucharze Świata jak dotąd.
Zatem za chwilę zaczynamy, za chwilę pierwszy zawodnik powinien pojawić się na belce startowej. W serii próbnej widzę, że zawodnicy mieli głównie punkty odejmowane, co by świadczyło o tym, że nawet kilkanaście punktów było to odjętych, co by świadczyło o tym, że raczej wiatr był sprzyjający, wiatr był podnarty. No i mam ogromną nadzieję, że tak będzie w pierwszej serii i tak będzie, drodzy widzowie, no, że będzie dobrze, że nie będzie tutaj przestojów i tak dalej. Lovro Kos pojawia się już na belce startowej. Słoweniec otworzy nam rywalizację. Kos, który zastąpił Żigę Jelara. Taka zmiana nastąpiła w reprezentacji Słowenii przed konkursami w Klingenthal. No i Lovro Kos, 24-latek, mknie już po rozbiegu skoczni w Klingenthal, 87,8. No nie widzę tutaj za dużo, bo mgła spowiła tutaj skocznię w Klingenthal, ale Lovro Kos skoczył w okolicach 120 metrów, dokładnie 119 metrów. Taką odległością otwieramy wynik. No sporo, 8,4 odjętych za wiatr, nota 90,8 punktu. No, zobaczymy, jak to będzie się układać, ale nie wygląda to, żeby to była taka odległość, która dawałaby duże nadzieje na to, żeby wejść do 30. Oczywiście zobaczymy, jak inni zawodnicy będą skakać. A teraz już mój rówieśnik, Roman Kołdelka, rocznik 1989, 34 lata ma ten reprezentant Czech. Wygrał kiedyś Puchar Świata w Wiśle, w sensie no, wygrywał 5 razy, ale to jest jego ostatnie zwycięstwo. No teraz też na pewno nie wygra, bo skoczył dość krótko, 113 metrów zaledwie Roman Kołdelka przy takiej odległości, dość niskie noty, sporo, 11 punktów odjętych za wiatr, więcej od Lovro Kosa, więc traci do niego 13,5 punktu Roman Kołdelka, reprezentant Czech. No właściwie przynajmniej jeżeli chodzi o te zawody, no jest to jedyny reprezentant Czech, no i oczywiście tym bardziej marnie oceniam jego szanse po takim skoku na to, żeby awansować do finałowej serii. Ale czy uda się to Andrzejowi Stękale? Już tam zrobił znak krzyża, jak to zwykł robić przed skokiem i rusza do boju. Już no, 28-letni reprezentant Polski, teraz członek kadry B, 88,8, dość dobra prędkość na progu, Stękała. No ale brakuje odległości, tak? Fajnie skoczył w serii próbnej. Teraz widać, że jest bardzo niezadowolony z tego skoku. Miał 134 metry w serii próbnej. No a teraz jedynie ile? 113,5 metra. Tylko 113,5 metra skacze Andrzej Stękała. Jak punkty za wiatr? No niby minus, czyli niby dobry wiatr, no ale no pytanie, jak to wyglądało, noty po 16-16,5 uderza nartami o kask, już będąc tam przed zejściem, że tak powiem, z widoku kamery. No i będzie ogromny problem, żeby zdobyć punkty Pucharu Świata dla Andrzeja Stękały. Michał tutaj pyta na czacie, gdzie można obejrzeć na żywo. Jeżeli chodzi o telewizyjne transmisje, no to oglądasz albo w TVN, albo w Eurosporcie. A tutaj w ten sposób. Tomofumi Naito już w międzyczasie nam skoczył. Lepiej od Andrzeja Stękały, przynajmniej odległościowo. 115,5 metra skacze Tomofumi Naito. I jaką da mu to w tej chwili pozycję? No ty też po 16, nawet 15,5 punktu od Niemca dostał Naito. Ale pozwala mu to wskoczyć na drugie miejsce. Tutaj jak na razie zdecydowanie prowadzi Lovro Kos, drugi Naito z Japonii, trzeci Kołdelka, zamyka stawkę jak na razie Andrzej Stękała. No szkoda, szkoda, duże to jest zaskoczenie in minus, ale ewidentnie jak na razie widać, że Polak no, nie wytrzymuje nerwowo jakby w tych seriach już takich konkursowych czy nawet kwalifikacyjnych. No to teraz można powiedzieć, jeden tutaj z debiutantów przynajmniej w tym sezonie z Kazachstanu, Nazarenko, Swietosław Nazarenko, to jest poziom jeszcze bardzo niski, 19-letniego zawodnika właśnie z Kazachstanu, oczywiście jeszcze dotąd nie punktował w Pucharze Świata, w kwalifikacjach był dopiero 49, teraz skacze zaledwie 96 metrów. Też odjęte punkty za wiatr, 9,1, więc tutaj no... Ale to myślę, że w przypadku tak
słabych skoków, no to nie ma to wielkiego znaczenia, czy ten wiatr jest z przodu, czy z tyłu, po prostu to jest na tyle jeszcze niski poziom, że tu zawodnik po prostu przelatuje nieznacznie bóle i tyle może liczyć. Na tyle może liczyć. Fredrik Willumstad, pierwszy z reprezentantów Norwegii, drugi zawodnik klasyfikacji ogólnej zeszłorocznego Pucharu Kontynentalnego. W tym roku jeszcze bez punktów w Pucharze Świata 45. miejsce we wczorajszej serii kwalifikacyjnej. 118,5 metra powinien skoczyć, żeby prowadzić. 88,6 na progu i też bardzo nisko leciał nad zeskokiem i skoczył krótko. Punkty są odjęte za wiatr. Willumstad skacze tylko 100 metrów. No ale mamy taką tendencję w ostatnich kilku skokach, że zawodnicy skaczą bardzo słabo. Więc być może ten wiaterek tutaj przynosi pewne perturbacje. Więc Willumstad, myślę, bez szans na to, żeby awansować do drugiej serii. No cóż, rosną szanse Andrzeja Stękały, choć mówię, to jest na tyle słaby skok, że raczej, szanowni widzowie, nie ma co na to liczyć. Jevhen Marusiak, no to zawodnik z Ukrainy, który już błyszczał nam w zeszłym roku, między innymi na Mistrzostwach Świata w Planicy, ale też w lotach w Planicy. 1 kwietnia zajął 18 miejsce w konkursie Pucharu Świata na letalnicy w Planicy. Teraz rusza do boju Marusiak, nie skakał tutaj jakoś rewelacyjnie. No, teraz skoczył przyzwoicie, ale to jest wciąż bardzo krótko, 109 metrów. No, trudno powiedzieć, przyzwoicie to chyba za mocno powiedziane, za bardzo pozytywnie, więc Marusiak 7 punktów odjętych i to jest kolejny z tych skoków, które no, nie dają zbytnio nadziei na to, żeby pojawić się ponownie na skoczni w Klingenthal. Piąte miejsce w tej chwili zajmuje Jevhen Marusiak, 71,2 punktu to jego nota. Jest za Andrzejem Stękałą, co ważne. Więc zobaczymy, co dalej. Reaguje jury na to, że ten wiatr przeszkadza. A też trzeba sobie powiedzieć, że tam z 11 belki to skakali w serii próbnej najlepsi. Tutaj chcieli już od początku dać wszystkim skakać z 11 belki, ale to no, nie skończyło się za dobrze, więc przed skokiem Kaliniczenki z Ukrainy na 13 belkę startową została podniesiona. 123,5 metra powinien skoczyć Kaliniczenko, 88,7 na prog, gdzieś tutaj wyłania się zza mgły. Skacze nieźle, bez szału, ale na pewno nie na pierwsze miejsce. A sądząc po tym, jakie ślady zostawia to na kamerze, wydaje się, że w Klingenthal mamy opady deszczu albo mokrego śniegu przy tej mgle, więc to nie jest okoliczność sprzyjająca. No wczoraj wizualnie przynajmniej no, dużo lepiej to wyglądało. Szósty jest po swoim skoku Kaliniczenko, co ważne również za Andrzejem Stękałą. Dalej prowadzi Dowrokos przed Naito z Japonii, Tomofumi Naito i Romanem Kondelką z Czech. A teraz Maciej Kot trzy razy stał na podium Pucharu Świata, ale no, było to już dawno, dawno temu. Zobaczymy, jak sobie poradzi pierwszy raz w tym sezonie startując w Pucharze Świata. Znowu gdzieś go tam skrzywiło i niestety to nie był dobry skok Macieja Kota. Był 24 w serii próbnej, miał 131 metrów, a teraz zaledwie 109 metrów. 109 metrów i to z 13 belki startowej. Mało punktów odjętych za wiatr, minus 4,5, ale też sporo odjętych właśnie za wyższą belkę startową. Ta wyższa startowa belka na razie zupełnie nie pomaga skoczkom. Na 9 dotąd skaczących Maciej Kot jest szósty, dopiero szósty. Czwarte miejsce utrzymuje po tym skoku Andrzej Stękała. No więc myślę, Maciej Kot bez szans na wejście do finałowej 30. Andrzej Stękała dalej z tymi marnymi szansami. No a teraz 46. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pierwszy na liście startowej, który już miał punkty, a właściwie punkt wrócę. Tate France ze Stanów Zjednoczonych. 89,2 na progu i to był już niezły, przyzwoity skok, który nie pozwoli mu oczywiście objąć prowadzenia, bo to było 110,5 metra, ale no, było to troszkę lepiej od Macieja Kota. Minus 4,2 punktu za wiatr, ale Tate France przegrywa z Andrzejem Stękałą. Jest w tej chwili piąty, 72,3 punktu
i traci 18,5 punktu do wciąż prowadzącego Lovrokosa, który wydaje się po takim skoku długo tam nie zejdzie z tego miejsca dla prowadzących. Utrzymuje czwartą pozycję Andrzej Stękała, no ale to wciąż dopiero początkowa faza tego konkursu, zatem no, musimy jeszcze poczekać. Na razie ciężko wierzyć, że i Stękała zmieści się w finałowej 30. Nussiainen, Etu Nussiainen z Finlandii, też to nie wygląda za dobrze, też brakuje odległości. No mamy ogólną tendencję, mimo tego, że belka została podwyższona o dwie platformy, no to skoczkowie sobie nie radzą. 111 metrów Nussiainen, Stękała miał wyższą, lepszą odległość, 113,5 i to z niższej belki startowej, więc spodziewam się, że Nussiainen też nie będzie lepszy od Polaka. Nussiainen wskakuje na siódme miejsce z notą 69,8 punktu. Ależ to jest nisko. A pojawił się Michał Wedle Sportu, to jego nowy kanał. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj krytyka co do niskiego rozpoczęcia. Tak, belki z 11 belki startowej, teraz już 13 Remo Imhoff tymczasem, no i to już był całkiem dobry skok. Zobaczmy tutaj jeszcze klasyfikację w tej chwili. Kod jest 8, no to tutaj raczej bez szans. Stękała dalej jest 4, no ale po skoku Imhoffa może się to zmienić. Imhoff skoczył 118,5 metra. No ładnie skoczył, to jest druga najlepsza odległość jak na razie i daje Imhoffowi drugie miejsce. Remo Imhoff ze Szwajcarii wskakuje na drugie miejsce z notą 79,5 punktu. Imhoff ma jak dotąd dwa punkciki Pucharu Świata. No to teraz dwóch Włochów, a nawet trzech, myślę, z rzędu pojawi się na belce startowej. Pierwszym z nich będzie Giovanni Bresadola. Giovanni Bresadola z numerem 13 na liście startowej. No tutaj realizator transmisji telewizyjnej ma problem ze złapaniem skoczka w powietrzu przez tę mgłę, ale Bresadola skoczył tyle, że powinien objąć prowadzenie. Zobaczymy, bo na pewno skoczył najdalej 125 metrów. Może być z siebie zadowolony 22-letni reprezentant Italii. No i zobaczymy, poczekajmy. Noty po 17, 17,5. Oczywiście jest pierwszy z notą 94,4 punktu. Bresadola jest pierwszym, który jest w stanie przeskoczyć skończącego z numerem pierwszym Lovrokosa ze Słowenii. Bresadola pokonuje go o 3,6 punktu, jest względnie zadowolony. No mamy takie mini mistrzostwa Włoch, jak powiedziałem, był Bresadola, teraz Alex Insam, a potem jeszcze Andrea Campreger, no bo Francesco Cecon do konkursu się nie zakwalifikował, więc trzech Włochów mamy w 50-tce, 89,1 na progu Insam, też to wygląda, że może być daleki skok i porównywalny do tego, co zrobił Giovanni Bresadola. Zobaczymy, który będzie lepszy, choć trochę krócej jednak, 121 metrów, więc można się spodziewać, że to nie wystarczy na to, żeby Bresadolę przeskoczyć. Oczywiście dużo będzie zależało też od punktów za wiatr. No tutaj mają około 7 teraz zawodnicy odejmowane. Minus 7,3. No też oczywiście odjęte punkty za belkę startową. Insam jest trzeci, przegrywa nie tylko z Bresadolą, ale i z Lovrokosem ze Słowenii. Bresadola, Kos, Insam to pierwsza trójka. Andrzej Stękała w tej chwili jest siódmy. Zatem niestety wygląda na to, że tutaj raczej to nie wystarczy na awans, ale nie uprzedzajmy faktów. Jest w powietrzu Andrea Campreger. Oj, on tu miał problemy, on tu miał niemałe problemy, to ten 22-letni zawodnik również, to rówieśnik Giovanniego Bresadoli. Jakiś niestabilny był to lot, nie wiem czy to podmuch wiatru, tylko 100,5 metra skacze Campreger. Tak na powtórce wydaje się, że też spóźniony był to skok i może to jest powodem tego, choć leciał dość stabilnie w pierwszej fazie i dopiero pod koniec tego krótkiego lotu jakieś miał zawirowanie, stąd noty nawet po 13,5 punktu. Jest dopiero 15, czyli ostatni, tak, po swoim skoku Andrea Campreger z Włoch. A teraz Japończyk Ren Nikaido, który ładnie zaprezentował się w kwalifikacjach, jak będzie teraz. No i potwierdza dość wysoką formę, bo przekroczył punkt konstrukcyjny, choć takim gestem ręki
pokazał jakby, że czuł, że spóźnił ten skok, mimo tego skoczył naprawdę solidnie. 125,5 metra Ren Nikaido z Japonii. To kolejny zawodnik z rocznika 2001. Był 19 w kwalifikacjach, miał wtedy 128 metrów, teraz troszeczkę krócej, ale to już jest odległość, która daje sporą nadzieję na to, żeby wejść do drugiej serii. Był 29 w serii próbnej skokiem na 129 metrów Nikaido, więc utrzymuje od wczoraj dość solidną, równą formę. Arti Aigro, rodzynek z Estonii, choć teraz już współpracujący z Norwegami, wcześniej z Finami, 125,5 metra powinien skoczyć ten 24-latek z Estonii. Czy to się uda? 89,1 na progu. No i wydawało mi się, że nawet dalej poleci, że dość dobrą szybkość, prędkość w locie miał Aigro, ale tak jednak nie do końca, 119,5 metra. Nikaido prowadzi o 2,1 punktu przed Bresadolą. No na pewno tutaj, myślę, że nawet pierwszej trójki tutaj nie zamiesza. Arti Aigro tak, jest po swoim skoku na piątej pozycji. Reprezentant Estonii. 85,1 punktu. Niskie te łączne noty jak na razie, no bo i odjęte punkty za wiatr i za belkę, i jeszcze przy krótszych skokach oczywiście stosunkowo niskie oceny sędziowskie i to wszystko wpływa na to. No tak, Polacy na razie troszkę zawieli Maciej Kot z Andrzejem Stękałą, no ale zobaczymy jak reszta. Tymczasem Erik Belszow, też to nie był jakiś szałowy skok, przynajmniej przyzwoity, co najmniej solidny. 118 metrów, sporo odjętych punktów teraz. Nawet 10,8 punktu metr na sekundę teoretycznie w plecy dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Jest w tej chwili szósty. Jest Belszow szósty, ale oczywiście przed Polakami Stękała jest już dziesiąty, więc mówię, to będzie niestety, szanowni widzowie, raczej za mało. Więc co najwyżej trzech skoczków zobaczymy w drugiej serii. Kasper Iwalto, to kolejny zawodnik na belce startowej, 19-latek. Kasper Iwalto, a właściwie 19 numer startowy, a 20-latek, tak miałem powiedzieć. Kasper Iwalto 7 punktów zdobył już w tym sezonie, 88,9 na progu. Tak dość nisko leciał, wydawało się, że ta parabola nie jest odpowiednia, ale wyciągnął z tej wysokości całkiem nieźle. No i zobaczymy, jak to będzie. 120,5 metra, nawet, a nie, przepraszam, to z 16,5 z daleka wyglądało jak 18,5. Dziwiłem się, że tak dobrze, ale to przecież przed punktem K ciężko zdobyć takie noty. Szóste miejsce Kasper Iwalto, więc też będzie musiał poczekać i może być ciężko z tym, żeby awansować do drugiej serii. No i Paweł Wąsek pojawia się na belce startowej, 26 miejsce w kwalifikacjach, 30 w serii próbnej. Nowe narty, mówił po wczorajszych skokach, ma Paweł Wąsek, więc my miejmy nadzieję, że się szybko do nich przyzwyczai i też mu w czymś pomogą. 89,6, może niezła tutaj prędkość na progu, ale brakuje tej odległości. Niestety to nie był dobry skok Pawła Wąska. To nie był dobry skok Pawła Wąska, no trafił na gorsze warunki wieczne, ma tylko 5,1 punktów odjętych, ale przy 113,5 metra będzie ciężko cokolwiek zdziałać w tym konkursie. No i obawiam się, że to może być za mało na awans do drugiej serii. Aż tutaj taki gest pokazał na twarzy Thomas Turnbichler, 11 jest dopiero Paweł Wąsek, 76,8 punktów. No to chyba trzeba sobie jasno powiedzieć. Bez szans Polak na wejście do drugiej serii. 11, o 0,2 punktu przed Andrzejem Stękałą. No ale to wszyscy sobie życzyli, że będzie dużo lepiej. Jak na razie Polacy nie słabo, a wręcz trzeba powiedzieć fatalnie. A tymczasem bardzo dobrze skacze w Klingenthal Junshiro Kobayashi, starszy z braci, 32-letni zawodnik z wyspy Hokkaido. No, serię próbną wygrał jego brat Ryoyu.
a Junshiro był 31, więc tutaj lepiej mu poszło w kwalifikacjach, gdzie był 13, ale myślę, że teraz w serii pierwszej bardzo solidnie jest pierwszy po skoku na 127 metrów, 100,5 punktu, pierwszy przekroczył 100 punktów i Junshiro Kobayashi jest już pewny tego, że będzie skakał w drugiej serii. Zadowolony, bo myślę, że jest z czego. To było naprawdę solidne. Pierwszym oczekującym jego rodak Ren Nikaido. No a teraz już Nestor skoków narciarskich Simon Aman. 42 lata ma ten zawodnik urodzony w 1981 roku. Liczne pasmo sukcesów, ale naprawdę złapał dość dobrą formę Simi Aman. A chciałoby się powiedzieć już nie Simi, a szanowny pan skoczek Simon Aman. 124,5 metra. Myślę, że to może dać drugie, trzecie miejsce w tej chwili Simonowi Amanowi. No, więcej tych punktów odjętych za wiatr, 9,8. Jest trzeci Ren Nikaido w drugiej serii, a Aman takim gestem ręki pokazuje, że jest zadowolony ze swojego skoku. Tutaj aplauz zbiera pod skocznią w Klingenthal. No i serce się raduje, że taki zawodnik jeszcze skacze i na poziomie 30 Pucharów Świata, bo już 12 punktów w tym sezonie zebrał. A teraz Kilian Peyer, jego rodak, nieco młodszy, rocznik 1995, 28 lat, Peyer i ładnie leci daleko i też skoczył przez 125 metrów. Też zadowolony Kilian Peyer. Chyba teraz poprawił się też wiatr, bo aż prawie 11 punktów miał odjętych Kilian Peyer skoczył 125,5 metra, reprezentant Szwajcarii. Kolejny bardzo dobry skok. No i niestety, drodzy Polacy, tak powinniście skakać w pierwszej serii w okolicach punktu K, żeby myśleć o wejściu do finałowej 30. A okazuje się, że przynajmniej na razie Giovanni Bersadola z skokiem na 125 metrów nie jest tego pewny. Peyer 125,5, 95,6 punktu. I jest w tej chwili trzeci, wchodzi do drugiej serii. Kobayashi Nikaido, Peyer są w finałowej serii. A czy będzie w niej Nikko Kytosaho, 23-letni reprezentant Finlandii? W tym roku skończy 24 lata, 18 grudnia. Kytosaho skacze jednak słabiej niż ostatnio tutaj prezentujący się w Klingenthal zawodnicy. Zatem 116,5 metra na razie na pewno wejścia do finałowej 30 nie da. Ładnie stylowo Kytosaho tak sobie płynął w powietrzu, ale trochę za krótko. 13 miejsce dopiero Kytosaho, niskie oceny za styl. Kytosaho no, będzie miał problem z tym, żeby wejść. Tymczasem jakieś problemy Peyera z odpięciem rękawa. Tutaj Simon Aman próbował mu pomóc, ale jak na razie się to nie udało. Zobaczymy tymczasem Daniel Huber, bo tutaj dużo można mówić o kulisach, a kolejni zawodnicy w powietrzu. Huber skoczył poniżej 120 metrów, a przynajmniej poniżej 125, w sensie poniżej punktu K. Daniel Huber, który już czterokrotnie stał na podium Pucharu Świata, raz nawet wygrał w Bischofshofen w 2002 roku, 2022, przepraszam, roku, w tym sezonie punktował oczywiście w Lillehammer, gdzie dołączył do rywalizacji, miał 19 punktów, jak na razie dopiero 9 z tego, co tutaj zauważyłem, Huber, i on też z tego skoku nie będzie zadowolony, przepraszam, 8. 120 metrów, 87 punktów, Huber na razie czeka. Lovro Kos też czeka, a co zrobi Daniel André Tande? To kolejny już utytułowany zawodnik, który nieraz stawał na podium Pucharu Świata. No już się pojawiła tutaj taka wirtualna, szara czy ciemna właściwie linia, która wyznacza, ile mniej więcej trzeba skoczyć, żeby awansować, i tę linię przeleciał. Daniel André Tande skoczył 125 metrów. Sporo odjętych punktów, 10,4. Cały czas skaczą z tej 13 belki, więc mają odejmowane też 6,9 punktu za wyższą belkę. Aleksander Sztekl, austriacki trener Norwegów, zadowolony. Tande jest w tej chwili trzeci, traci 4,8 punktu do Junshiro Kobayashiego, ale Tande jest w finale. Na razie zakwalifikowali się oprócz Tande i Kobayashiego Nikaido, Peyer, Aman i Bersadola.
No i Piotr Żyła, no to trzeba przełamać ten impas, bo jak na razie i kot, i Stękała, i Wąsek bardzo słabo, czy lepiej będzie w przypadku Piotra Żyły, 89,4 na godzinę. No i pięknie skacze Piotr Żyła, to był naprawdę dobry skok, jest z siebie zadowolony, już widać emocje, już widać gesty po skoku, bo naprawdę to była petarda, przynajmniej jak na ten etap rywalizacji. 137 metrów skacze Piotr Żyła. Sprzyjał mu wiatr, miał 1,24 uśrednionego pomiaru z przodu, przez to ma odjęte 13,4 punktu, więc co mu to da, ale myślę, że przy takiej odległości oczywiście obejmie prowadzenie. Thomas Turnbichler triumfuje, 117,8 punktu, Piotr Żyła obejmuje prowadzenie i no, bardzo się z tego cieszy, my też możemy się z tego bardzo cieszyć, a w szczególności, że za chwilę możemy mieć dwóch Polaków na pudle, przynajmniej teraz na pierwszych miejscach. Dawid Kubacki już mknie, już w powietrzu, też dobra prędkość, 89,7, ładnie leci Dawid, no ładnie leciał, ale nie aż tak daleko jak Piotr Żyła, 131,5 metra, to było solidnie, to było dobrze, to było jeszcze bez błysku. Ciemny, a właściwie taki już niemalże czarny kombinezon założył Dawid Kubacki na ten skok. No na progu całkiem nieźle trafione, może trochę za późno minimalnie, ale już odleciał sobie całkiem nieźle. Z tego jest drugi, przegrywa o 8,9 punktu z Piotrem Żyłą. Jego nota to 108,9 punktu. Piotr Żyła, Dawid Kubacki na czele i to są oczywiście zawodnicy, którzy są w finale. No daleko, daleko ma Stękała, do tego jest dopiero 20 w tej chwili, więc tutaj raczej bez szans, 24 kot, 19 Wąsek. Tymczasem Johan André Forfang to może być daleki skok, bo on tutaj był wysoko w kwalifikacjach, no i też pięknie skacze Johan André Forfang. Johan André Forfang, który no, potwierdził przynajmniej wczoraj i potwierdził też w serii próbnej. W serii próbnej był czwarty reprezentant Norwegii, w kwalifikacjach trzeci, skoczył 145 metrów w kwalifikacjach, teraz krócej, 136, ale może być z tej próby zadowolony Johan André Forfang, bo dokłada do noty Piotra Żyły 5,2 punktu. 123 punkty, noty po 18,5. Pierwsze miejsce Johana André Forfanga, więc myślę, że to już naprawdę dobry, solidny skok. No jestem ciekaw, bo teraz już będziemy mieli coraz to lepszych zawodników. 30 na liście startowej Domen Preutz ze Słowenii. Na ile właśnie ten skok Piotra Żyły, no bo Forfang no to skacze na dziesiątkę, tak? No to czy Piotr Żyła też skoczył na dziesiątkę? Jestem bardzo ciekawy. Tymczasem Domen Preutz leci nisko Domen Preutz, który był w piąty w serii w próbnej, miał 139 metrów, a teraz tylko 123,5 metra, prześlizgnął się do drugiej serii, ale skoczył słabiej. No ten wiatr trochę jednak jest różny. Niby cały czas z przodu, ale te różnice, rekompensaty są o kilka dobrych punktów. Minus 7,6 miał Preutz, minus 13,4 Piotr Żyła, więc to naprawdę ten wiatr tutaj jednak może troszkę tej różnicy zrobić. Preutz po swoim skoku jest dziewiąty. Preutz cały czas tutaj oczywiście, w sensie cały czas, no zapewnia sobie wejście do finału. Jak na razie w finałowej serii Forfang, Żyła, Kubacki, Kobayashi, w sensie Junshiro, Nikaido, Tande, Peyer, Aman, Domen Preutz, Giovanni Bressadola, pierwszym oczekującym Lauro Kos. Jesteśmy po 30 skoczkach oczywiście. Dopiero 22 w tej chwili Andrzej Stękała, 21 Paweł Wąsek i 26 Maciej Kot. No niestety spodziewaliśmy się, że będzie lepiej i Paweł Wąsek rokował na to i w skokach treningowych tutaj rokowali i Maciej Kot i Andrzej Stękała. No ale okazuje się, że jak na razie to są skoczkowie, którzy są w stanie dobrze się zaprezentować w treningu. Już gorzej było w kwalifikacjach i już gorzej jest w serii konkursowej. Więc jak na razie jesteśmy połowicznie zadowoleni, a w sensie skuteczność 2 do 3, tak? Dwóch w finale, trzech poza nim. No i tak to wygląda. Cieszę się, że coraz więcej was się tutaj zgromadziło.
Bardzo się cieszę. Kto ogląda, komu się podoba transmisja, zostawia łapeczkę w górze, subskrybuje mój kanał. Jeżeli chcecie go też wspierać, w pierwszej linijce opisu pod filmem jest link do serwisu Buy Coffee i możecie wspierać też kanał, stawiając wirtualną kawę. Oczywiście, jeśli komuś się podoba, no to zachęcam do tego. Wznawiamy zawody. Christopher Eriksen Sundal z Norwegii jest kolejnym zawodnikiem na liście startowej. 22-latek, 21 zawodnik Pucharu Świata jak na razie. No Sundal skacze nieźle. Bez błysku, bez szału, bardzo solidnie. 126,5 metra, noty po 17,5, 17, ale wejdą 17,5. 8,1 punktu odjętych, 75 setnych metra na sekundę było pod narty, więc w tej chwili Sundal piąty ze spokojną kwalifikacją, ale co ważne, jest za Polakami też. Rozdzielił Japończyków Junshiro Kobayashiego oraz Rena Nikaido. No i teraz pierwszy z Niemców. Martin Hamann, 20 zawodnik Pucharu Świata, to 25-latek. Jego najlepsza pozycja w karierze w Pucharze Świata to właśnie 10 miejsce w Klingenthal w lutym 2021 roku. 30 miejsce w kwalifikacjach, więc zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Już w powietrzu jest podopieczny Stefana Horngachera. No nie skoczył jakoś błyskotliwie Martin Hamann. Skoczył około 125 metrów, dokładnie 124 metry, więc to jest spokojna tutaj kwalifikacja do drugiej serii, ale no trudno spodziewać się, że nawiąże właśnie do tego 10 miejsca, które niegdyś zajął w Klingenthal. Ogólnie widzimy taką tendencję, że już aż tak Niemcy nie dominują, że troszkę gdzieś te czołowe miejsca, jeśli popatrzymy nawet na kwestie kwalifikacji czy serii próbnej, gdzieś już zaczynają się częściej Norwegowie pojawiać, pojawia się w dziesiątce Kobayashi, Słoweńcy na przykład, Schweizer de Schwanden, więc już nie jest tak, troszkę się to będzie zmieniać, ten układ, już, że na początku tylko Niemcy, Austriacy i długo, długo nic. Antti Aalto tym razem, reprezentant Finlandii, 28-letni zawodnik, no i skacze całkiem nieźle, całkiem solidnie. 127 metrów pokazała się już odległość, ale czy to będzie miejsce w czołowej piątce? Nie jestem pewien. W szczególności, że miał 13,4 punktu odjęte za wiatr. Bardzo dużo. To chyba najwięcej, nie, tyle samo co Piotr Żyła miał właściwie. I Aalto jest siódmy. Aalto jest w finale, no ale na razie nie jest to jakaś bardzo wysoka lokata. No to teraz dwóch rycerzy lata, że tak powiem, zwycięzca i drugi zawodnik letniego Grand Prix. Najpierw 30-letni Wladimir Zograwski, mocno związany z Polską, to już pewnie kibice skoków narciarskich doskonale wiedzą, ale dość niska prędkość, 88,7 i Zograwski, oj, będzie miał problem. Będzie miał problem Wladimir Zograwski, żeby wejść do drugiej serii, ponieważ skoczył tylko 120 metrów. Miał też 0,9 metra na sekundę pod narty, trochę taki nierówny ten lot, jakieś miał tam drobne turbulencje. Czy to miało wpływ, czy nie, nie wiem. Jest dopiero 19 Wladimir Zograwski, więc podopieczny Grzegorza Sobczyka będzie miał kłopoty. Będzie miał kłopoty z tym, żeby wejść do finałowej serii, bo jest teraz no, w kolejce piąty. Piąty w kolejce oczekujących. Zakwalifikował się Lovro Kos tym samym do drugiej serii. Czeka jeszcze Alex Insam z Włoch. No to wydaje się, że zimą z tych rycerzy lata dużo lepiej spisuje się Gregor de Schwanden i też jest o pozycję wyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, też dużo szybciej pojechał, 89,7. De Schwanden skacze bardzo dobrze, de Schwanden potwierdza dobrą formę, no nie wyszły mu kwalifikacje, zajął w nich dopiero 41 miejsce, ale w próbnej serii był już szósty. Skoczył wtedy 138,5 metra, a teraz niemal jak w szwajcarskim zegarku. Dołożył jedynie pół metra, ale jest dokładnie.
niemalże 138,5, 14,3 punktów odjętych. Mocno wiało, 1,32 pod narty. Zatem Deschwanden przegrywa z Żyłą o 0,2 punktu. Pokonuje Dawida Kubackiego tutaj już znacząco i wskakuje na trzecie miejsce. Johan Andre Forfang prowadzi, drugi jest Piotr Żyła, trzeci Gregor Deschwanden, czwarty Dawid Kubacki. To są na razie no, dwaj Polacy, tak? Dwóch Polaków będziemy mieli w finałowej serii, inni niestety bez szans. A teraz Halvor Egner Granerud, 41 razy stawał na podium Pucharu Świata, jak sobie teraz poradzi? No poradził sobie dość dobrze, to nie był jakiś wybitny skok, no bo ta forma Graneruda, powiedzmy sobie szczerze, jak na razie wybitna nie jest. Skacze też nierówno, często ma jeden skok gorszy, poprawia się w drugiej serii, być może dzisiaj będzie podobnie, choć na razie 133,5 metra, prawie metr na sekundę pod narty, on tutaj tak jakby był zadowolony z siebie, albo przynajmniej takie odniosłem wrażenie, że taki gest ręki wykonał, jest czwarty, czyli skacze troszkę dalej od Dawida Kubackiego o 2 metry, podobne punkty za wiatr, no i wyprzedza Polaka, wskakuje na czwarte miejsce Halvor Egner Granerud. A teraz najlepszy z Norwegów, jak na razie Marius Lindvik, ale 15 w Pucharze Świata, natomiast do dziesiątki wskoczył już w Lillehammer w obu konkursach, był 6 i 10. Czy potwierdzi dobrą formę w Klingenthal, 89,2, całkiem niezła prędkość na progu. No i dobrze skacze Marius Lindvik. To nie będzie, myślę, prowadzenie, ale to jest 133,5 metra. Lindvik był 11 w kwalifikacjach, a w serii próbnej 13. Więc myślę, że to jest skok mniej więcej na te pozycje. Zobaczymy. W tej chwili czwarty. W tej chwili czwarty jest Marius Lindvik. Myślę, że może być zadowolony ze swojego skoku reprezentant Norwegii. Jego nota to 114,4 punktu. Więc tutaj sporo stracił do Deschwandena, trochę lepszy od Graneruda. Cały czas prowadzi Johan Andre Forfang. Ja mówiłem, że Lindvik najlepszy, ale w kontekście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo wydaje się, że teraz zdecydowanie najlepszy jest Johan Andre Forfang z Norwegów i najlepszy jak na razie w tym konkursie. Manuel Fettner, drugi najstarszy zawodnik tego konkursu, 38-latek, też powyżej 89 na progu, 89,1, ale skok nie był dobry i to jest skok na granicy tego, żeby wejść do drugiej serii. No to takie zaskoczenie troszkę im minus, bo w Lillehammer był 8 i 5 w kwalifikacjach, 9 Manuel Fettner, a teraz no, jest 13. Okej, jednak tutaj spokojnie wchodzi do drugiej serii doświadczony reprezentant Austrii, ale nie do końca pewnie będzie zadowolony z tego skoku. 95,1 punktu za 124,5 metra. Więc tutaj nie będzie jakiejś bardzo wysokiej lokaty. Nie ma Filipa Rajmunda, który tutaj pewnie byłby kolejny. No to Andrzej Laniszek. Rozchorował się Rajmund, więc już do kwalifikacji nawet nie przystąpił. Nie dało się już go nikim zastąpić. Trzeci zawodnik zeszłego sezonu Pucharu Świata. Coraz większa mgła nad skocznią Klingenthal, a skacze dobrze i daleko. Andrzej Laniszek jest z siebie zadowolony. 135 metrów noty po 18,5, nawet od Norwega 19 punktów. Czy będzie w stanie zagrozić Forfangowi? Nie, bo też miał dużo, 13,6 punktu odjętych za wiatr. Jest dopiero szósty Andrzej Laniszek. Laniszek troszkę przed Dawidem Kubackim. O 4,1 punktu traci 10 do Johana Andre Forfanga. Jego nota to 113 punktów. Cały czas na drugim miejscu Piotr Żyła. Naprawdę okazuje się, że Piotr Żyła skoczył na tyle dobrze, że to jest nadzieja na dziesiątkę. W szczególności, że zostało nam 11 zawodników jeszcze w tej pierwszej serii. Timi Zajc ze Słowenii, 23-latek, 8 zawodnik poprzedniego Pucharu Świata, a w kwalifikacjach zajął 4 miejsce. Reprezentant Słowenii, no dość dobrze sobie tutaj lata, w serii próbnej oczywiście, jak już mówiłem, trzeci, 141,5 metra miał. Teraz trochę wstrzymywany jest Timi Zajc, ponieważ no, pamiętamy, co się działo na mocnym wietrze w Willingen, jak skoczył 161,5 metra i nie było szans, żeby to ustać.
No teraz aż tak mocno nie wieje. 89,2 na progu Zajc, ale nie było to jakoś bardzo daleko. No tutaj spodziewałem się więcej po reprezentancie Słowenii. Skacze 125 metrów w tymi Zajc. 125 metrów, noty po 17, 17,5, 18 od Amerykanina odpadnie. Tylko 4,3 punktu odjętych za wiatr punktów. Także tutaj zelżał znowu ten wiatr, jest dopiero ósmy. Timi Zajc jest za Dawidem Kubackim, reprezentant Słowenii. 100,8 punktu. O 0,1 punktu przegrał. A nie, przepraszam, nie o 0,1 punktu, tylko o 8,1 punktu. Tak, przegrał z Dawidem Kubackim. Forfang, Żyła, Deszwanden. To pierwsza trójka, która utrzymuje się nam od kilku dobrych minut, a jest już starszy z braci Preutz, 10 w klasyfikacji Pucharu Świata. Peter aż 90 km na godzinę miał na progu, ależ świetna prędkość, ale nie przełożyło się to na jakąś oszałamiającą odległość. W próbnej serii miał 131, zajął 9 miejsce. No teraz na pewno tak wysoko nie będzie w przypadku Petera Preutza. Szósty był w kwalifikacjach, więc to jest, można powiedzieć, gorszy skok niż w próbnej serii i w kwalifikacyjnej, bo na teraz jest Preutz notą 104,8 punktów ósmy. Zatem przegrywa też z Andrze Laniszkiem, jeżeli chodzi o rywalizację taką międzykrajową. Przegrywa też z Dawidem Kubackim, więc okazuje się, że ten skok Dawida Kubackiego wcale nie był taki zły. Oczywiście no to jest, zdaje się, skok na drugą dziesiątkę jak na razie, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się jeszcze układać. Michael Hajbek, który był już trzykrotnie w dziesiątce w tym sezonie, jak będzie teraz, 89,7, dość płynnie leciał w powietrzu, przekroczył 125 metr Hajbek, 129, ale to nie była jakaś oszałamiająca odległość, która pozwoliłaby mu zająć pierwsze trzy miejsca, tak tutaj typuję. Zobaczmy jeszcze, jak z tym wiatrem, 8,3 odjęte za wiatr, 77 setnych pod narty, oczywiście cały czas te 6,9 za belkę dodawanych, bo skoczkowie zaczynali z 11 belki. No szkoda, że ci słabsi jechali z niższej, a potem to podwyższono w związku ze zmieniającymi się warunkami. Ósmy jest dopiero Hajbek, więc Dawid Kubacki utrzymuje jak na razie swoją pozycję. Hajbek wskakuje przed Petera Preutza, jest za Dawidem Kubackim, cały czas prowadzi Johan Andre Forfang przed Piotrem Żyłą i Gregorem Deszwandenem. Ale to jeszcze może się pozmieniać, w szczególności, że na belce startowej jest już zwycięzca kwalifikacji i serii próbnej, Ryoyu Kobayashi. To też już czołowa postać ostatnich lat. Jak sobie poradzi? Doskonale sobie poradził Kobayashi w serii próbnej. Miał 141,5 metra. W kwalifikacjach 145,5. Teraz chyba będzie coś pomiędzy tym. Nie, jednak trochę krócej niż w serii próbnej. 140,5. Wydawało mi się, że jednak było troszeczkę lepiej niż w serii próbnej, ale dalej jest to naprawdę świetny skok. To jest już skok, który może dać bardzo wysoką lokatę po pierwszej serii. Za chwilę zmieni się nam lider. 11,3 punktu, miał nieco ponad metr na sekundę. Pod narty 27-letni Japończyk, bije mu brawo Ren Nikaido, stojący już tam na dole skoczni. Kobayashi oczywiście obejmuje prowadzenie, 128,2 punktu. O 5,2 punktu pokonuje Johanna Andre Forfanga, o 10,4 punktu Piotra Żyłę. No to teraz robi się wrzawa pod skocznią w Klingenthal, bo mamy Stefana Laje. 31-letni zawodnik, 6 razy stał na podium Pucharu Świata. No i zobaczymy, jak będzie teraz. A przepraszam, to Karl Geiger, ja sobie pomyliłem. Najpierw Geiger, potem Laje. To Karl Geiger skoczył i to wyśmienicie. Wyśmienicie skoczył Geiger, bo tak właśnie patrzę, narty mi się nie zgadzały. Żółte narty ma oczywiście Geiger Fischera, Laje skacze na flugę, także to są takie bardziej niebieskie. 144 metry. Ależ odpalił tutaj petardę Karl Geiger. 14 był w serii próbnej, no 10 w kwalifikacjach. Tak, miał 130 metrów w kwalifikacjach, a tu 144 metry, no ale też
Miał tutaj sporo odjętych, 11,3 punktu za wiatr, ale to będzie bardzo wysoka nota. Myślę, że wyprzedzi jak najbardziej Ryoyu Kobayashiego. Tago 4,4 punktu Geiger przed Kobayashim, no bo też dołożył 3,5 metra do skoku Japończyka z wyspy Hokkaido. Zadowolony 30-letni Geiger, no trudno mu się dziwić, bo skoczył 4 metry poza rozmiar skoczni i zobaczymy, czy zaraz tutaj nie będzie belki zmniejszonej, ale zobaczymy, na razie chyba jednak nie, dalej odjętych 6,9 punktu na starcie, laje już w powietrzu, gdzieś tam próbuje go wypatrzyć w tej mgle, no nie, laje dużo słabiej skoczył i to 10 metrów jak się okazuje, od Karla Geigera 134 metry, może być nawet za Piotrem Żyłą, w szczególności, że miał 16,4 punktu odjętych, 1,5 przeszło metra na sekundę pod narty Stefan Laje, zatem no, można by powiedzieć, że przynajmniej tak patrząc na suche liczby, nie wykorzystał tych warunków, jest dopiero 10 z notą 107,9 punktu. Myślę, że jest nawet gorszy od Dawida Kubackiego. Tak, Dawid Kubacki jest 9 w tej chwili. O punkt przegrał z Dawidem Kubackim Stefan Laje z Niemiec. Więc na razie nie mamy takiego zatrzęsienia tych Niemców, no ale jeszcze Paszkę i Wellingera, tymczasem Daniel Czofenik, no najmłodszy w tej stawce, tutaj w tej dziesiątce można powiedzieć, 21 lat, tutaj ciężko szukać takich zawodników, jeszcze Herl jest dość stosunkowo młody, 25 lat, ale Czofenik bez szału też wczoraj w kwalifikacjach było słabo, dopiero był 46. Daniel Czofenik, co już zwiastowało, no ale dobra, to może była wpadka przy pracy, ale 41 był w serii próbnej, więc to się nieco potwierdzało. Teraz no trochę lepiej, ale w tej chwili 12 miejsce Daniela Czofeniga, oczywiście jest w finałowej serii, ale no widzimy już takie na niektórych przypadkach tendencje, że i Austriacy troszkę słabiej i Niemcy. No oczywiście zobaczymy jak w przypadku tych najlepszych, bo tutaj za chwilę może być zaprzeczenie temu, co powiedziałem. Tutaj media się rozpisywały, dziennikarze na Twitterze i nie tylko, że te nowe skany tutaj trochę pozmieniały, już nie ma takiej przewagi Austriaków i Niemców, którzy nie mogą sobie już chyba na tyle pozwolić. Tymczasem Jan Herl, no Herl skacze solidnie, Herl skacze dobrze, musiał skoczyć 147,5 metra, żeby objąć prowadzenie, bo minus 15,1 punktów odjętych. Wydaje się, że ten wiatr teraz sprzyja, ale jakoś tego nie widać po tym, żeby zawodnicy mieli to wykorzystać, bo Herl skacze 133 metry i zajmuje dopiero 12 miejsce z notą 106,4 punktu. Andreas Wittels zrobił tak. To nie było to. No i co? I Herl przegrywa z Kubackim. No kto by pomyślał. Także Kubacki jest lepszy od Laje, Heibecka, Herla, Czofeniga. No dużo, dużo już mamy przetasowań, przynajmniej na razie patrząc na to, co dzieje się w pierwszej serii. No to została nam ostatnia trójka tej pierwszej kolejki. Pius Paszke ma już 206 punktów Pucharu Świata. 33-latek zaskakująco zajmuje trzecie miejsce w Pucharze Świata po czterech konkursach. Kto by się tego spodziewał? No, ale czy to będzie możliwe, żeby był tak wysoko teraz? Musi poczekać, był 12 w serii kwalifikacyjnej Pius Paszke. Także w próbnej siódme miejsce, jeszcze nieźle. Jak to wszystko się przełoży? 149 metrów powinien skoczyć, żeby objąć prowadzenie, ależ tam mocno wieje. Co zrobi z tym Pius Paszkę? Czy da się skoczyć? No dobrze leci Paszkę, świetnie skoczył Paszkę, czyli ten wiatr jednak tutaj w tej chwili sprzyjał, a Paszkę skoczył 145,5 metra. To jest wyrównanie najlepszej odległości jak na razie z tego weekendu w Klingenthal. No bo przecież tyle skoczył wczoraj w kwalifikacjach Ryoyu Kobayashi. Jeszcze z 13 belki jechał Pius Paszkę, ale już jest informacja, że będzie za chwilę 12, 18 punktów odjętych za wiatr. Noty po 19, 18, 18,5. Zadowolony Pius Paszkę, no musi objąć prowadzenie po tym skoku, więc ci najlepsi Niemcy, no solidnie. Trochę gorzej Laje, ale Geiger tutaj jeszcze trzyma poziom.
Pius Paszkę, no jednak byłem przekonany, że obejmie prowadzenie, a jest trzeci. Jednak ta tutaj te odjęte punkty za wiatr zrobiły swoje. 4,6 punktu za Geigerem, o 0,2, jeśli dobrze widzę, tak, za Kobayashi. Zatem Pius Paszkę skoczył najdalej, ale nie prowadzi. No, przeliczniki za wiatr robią swoje. Z 12 belki jedzie Wellinger, więc ma mniej punktów odjętych na starcie, 3,5, ale ten wiatr ponad 1,6 metra na sekundę, więc można się spodziewać długiego lotu Andreasa Wellingera, czy tak będzie już tam gdzieś leci, wyłania się ze mgły, ale nie było aż tak długo, było dobrze, było pod rozmiar skoczni, ale to było 139 metrów, aż 19,5 odjętych za wiatr, więc no tutaj niższa belka, trochę mniej odjętych punktów za właśnie platformę startową. No nie podejmuje się oceny, ale raczej nie będzie to prowadzenie. Tak jest. Piąty Wellinger, bo też tej odległości brakuje. Wellinger trochę lepiej od Piotra Żyły, ale jest za Forfangiem, za Paszkę, za Kobayashim. Geiger cały czas prowadzi po tym wyśmienitym skoku na 144 metry, ale przy dużo niższej rekompensacie za wiatr. No i czy wszystkich pogodzi Stefan Kraft? No, przegrywał tutaj już i serię kwalifikacyjną, i serię próbną. Czy przegra też serię konkursową, czy zacznie tutaj się trochę zadyszka Stefana Krafta, ale może za chwilę będzie trzeba to odszczekać. 89,3 na progu. No ładnie leci. Oj, będzie chyba daleko. Będzie skok w okolice 140 metrów. Czy skok na pierwsze miejsce? Możliwe, 13,6 punktu odjętych za wiatr. Przypomnę, to 12 belka startowa, 1,26 metra na sekundę uśredniony pomiar z przodu. No typo 19, 18,5, nawet 19,5 razy 2, więc będzie 19,5, 19 dwa razy, także noty za styl też będą bardzo wysokie. No nie podejmuje się już ocen i nie podejmuje się już prognoz, jak to się tutaj zaprezentuje. Nie, czwarty jest Stefan Kraft. Czwarty jest Stefan Kraft, więc mamy pierwszą sytuację w tym sezonie, że którąś z serii konkursowych nie wygrywa Stefan Kraft. Oczywiście jesteśmy na półmetku rywalizacji i dużo się jeszcze może wydarzyć, ale no zaczyna się robić ciekawie, bo po pierwszej serii prowadzić będzie Niemiec Karl Geiger. Skoczył 144 metry i miał notę 132,6 punktu. Drugi Kobayashi, 140,5 metra, traci 4,4 punktu, i tuż za nim Pius Paszkę, który skoczył aż 145,5 metra, największa odległość pierwszej serii, 4,6 punktu. Czwarty Kraft po skoku na 140 metrów, 5,2 punktu mniej niż Karl Geiger. Te różnice nie są jeszcze jakieś bardzo duże, ale no, myślę, że mogą tu być jeszcze przetasowania. Dobrze też Johan André Forfang na piątym miejscu, szósty Wellinger. No i mamy w dziesiątce Piotra Żyłę, siódme miejsce, 137 metrów, nota 117,8 punktu. Naprawdę dobry występ, ale też trzeba sobie powiedzieć, że to całkiem niezłe warunki miał Piotr Żyła, choć Paszkę miał jeszcze więcej punktów odjętych za wiatr. Ale, no i Wellinger tak samo, ale Żyła miał jedne z lepszych warunków. 12 miejsce zajął Dawid Kubacki, 131,5 metra. No i na tym kończy się nam tutaj, taki jest nasz stan po pierwszej serii. Niestety dwóch tylko zawodników mamy w finałowej serii. Jest trochę tych zaskoczeń. Myślę, że Czofenik na 16 miejscu, choć mówię, serie treningowe i kwalifikacyjne sugerowały, że tak może być, ale obniżka formy się wydaje tutaj Czofeniga w Klingenthal. O dziwo dobrze Junshiro Kobayashi, który znacząco się poprawił. Herl też w połowie stawki, jeżeli chodzi tutaj o tą trzydziestkę, jeżeli już patrzymy. No i Kos, po raz pierwszy startujący w Pucharze Świata w tym sezonie, też zdobywa punkty. Na razie jest 30. Poza 30 Daniel Huber, to może jest pewne zaskoczenie. Wladimir Zografski, to też zaskoczenie. In minus. No i szkoda nam bardzo. 41 dopiero Paweł Wąsek w pierwszej serii. 42 Andrzej Stękała. 46 Maciej Kot. Więc ta trójka nas, no trzeba powiedzieć, zawiodła. Trzeba powiedzieć, że nas zawiodła. No i cóż.
I tyle. Przed chwilą jeszcze się to pokazywało, ale widzę, że już to zniknęło chyba. A nie, będzie jeszcze. A nie, to na razie pierwsza runda zakończona o 16.50. Nie ma jeszcze informacji, o której rozpocznie się druga. Na pewno widzimy się na drugiej serii. Apeluję jeszcze do zostawienia łapek w górze, jeśli podoba Ci się ta transmisja. No to zostaw łapkę w górze, subskrybuj mój kanał i oczywiście dyskutujcie na czacie. I co sądzicie o tej pierwszej serii i o jej wynikach, postawie Polaków i nie tylko. Czekam na Wasze opinie. Tutaj pytanie jest, czemu transmisji nie ma na czacie. Transmisja jest taka właśnie głosowa z tabelką. No tutaj nie ma możliwości, żeby była transmisja wideo, ponieważ nie chcę łamać prawa. Też po chwili przerwy postaram się Wam jeszcze powiedzieć coś niecoś o innych zawodach, bo startowały Polki między innymi w Pucharze Interkontynentalnym w Lillehammer. Jak sobie poradziły, o tym Wam powiem za jakiś czas, ale teraz chwilę oddechu. Jeżeli chodzi o transmisję wideo, jeśli chcecie oglądać po prostu skoki narciarskie, to trzeba włączyć sobie Eurosport albo TVN. Tutaj taka relacja głosowa i podgląd tabelki wyników. Także w ten sposób. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się jeszcze przed drugą serią i podczas drugiej serii. Zostańcie ze mną, zostańcie z nami.
Drodzy widzowie, trwa jeszcze przerwa między seriami. O 17:08, właściwie już za chwilkę rozpocznie się nam druga seria, więc jeszcze obiecany raport z innych aren, jeżeli chodzi o skocznie narciarskie. Przepraszam. Okej, jestem. Pierwsze w historii zawody Pucharu Interkontynentalnego Pań. To jest połączenie Pucharu Świata i Pucharu, przepraszam, wróć, Pucharu FIS, FIS Cupu i Pucharu Kontynentalnego Pań. No i wystartowały tam Polki, Nicole Condrella i Wiktoria Przybyła i no, na szczęście zapunktowały w tych zawodach, ale to nie był jakiś wielki szał. Nie było Polek w dziesiątce. 11 miejsce zajęła Nicole Condrella, skacząc na normalnej skoczni Lillehammer 84,5 i 87 metrów, co dało jej 200 punktów. Jak poradziła sobie Wiktoria Przybyła, zajęła 24 miejsce po skokach na 80 i 78 metrów, 172 i 40 punktu miała Wiktoria Przybyła. Nie zakwalifikowała się do finałowej serii Paulina Cieślar, zajmując dopiero 39 miejsce. No i tak zaprezentowały się Polki. No niestety nie wygląda to za dobrze, no bo to jest druga liga skoków narciarskich. Nicole Condrella, to pamiętacie, została trochę karnie, że tak powiem, zesłana do Interkontynentalnego, ponieważ tam jakieś rozbieżności w tym, jak ma trenować kadra pod wodzą trenera Rodlauera, a jakby chciała Nicole Condrella, i dlatego nie pojechała na Puchar Świata do Lillehammera, a na Puchar Interkontynentalny. Wygrała niespełna 16-letnia, bo w styczniu ma skończyć 16 lat, Słowenka, no jeszcze właściwie no tak 15-letnia, Tina Erzar, także no nie rokuje to dobrze jak na razie, i to, że tam zdobyły punkty Interkontynentalnego Pucharu dwie zawodniczki, to nie jest jakiś wielki wyczyn, a w szczególności, że Paulina Cieślar no niestety nie punktów nie zdobyła. Ogólnie dużo mamy skakania w ten weekend. Rozpoczęła się też seria treningowa w Pucharze Kontynentalnym Panów w Lillehammer. Tam też oczywiście skaczą nasi zawodnicy. No i seria próbna przed konkursem FIS Cupu w szwajcarskim Kandersztegu. Zatem i tu, i tam oczywiście są Polacy. Warto to potem oczywiście śledzić. Tu tylko mam informację, jeżeli chodzi o FIS Cup, że w treningu nasza kadra nie wzięła udział, ale no to mówię, był trening, jeszcze seria próbna, no i potem już zapewne konkurs. Tutaj w FIS Cupie skaczą Szymon Jojko, Tymoteusz Amilkiewicz, Wiktor Szozda, Kacper Tomasiak, Łukasz Łukaszczyk i Klemens Staszel. Więc zobaczymy, jak w trzeciej lidze sobie nasi zawodnicy poradzą. Ja spróbuję tutaj spojrzeć na to, co dzieje się w Lillehammer na treningu do Pucharu Kontynentalnego. Jak na razie mamy 16 skoczków, czy skakali Polacy, zaraz spróbuję to ustalić. Tak, skakał Aleksander Zniszczoł i miał 125 metrów. A to ciekawe, że miał 125 metrów, czemu jest dopiero na 14 pozycji. A przepraszam, mam to źle ustawione. Aleksander Zniszczoł jest drugi w tej chwili w treningu w Pucharze Kontynentalnym. Jak na razie to jedyny z naszych zawodników, którzy skakał, a my za chwilę zaczynamy już drugą serię, drodzy widzowie. Jan Habdas będzie też za chwilkę skakał i kogo jeszcze mamy? Klemens Joniak jest w Kontynentalu, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Klemens Murańka. I chyba tyle, tak. Między innymi Robert Johansson startuje. A, Jakub Wolny jeszcze, przepraszam. Jakub Wolny startuje. No dobrze, bo zaczyna się nam druga seria. Lovrokos rozpoczynał pierwszą serię w Klingenthal i rozpoczyna również drugą. I zobaczymy, czy to będzie 30 miejsce, tak jak po pierwszej serii, czy inne. Trochę chyba mniejsza mgła. Lovrokos skacze powyżej 125 metrów, powyżej punktu K. 127,5 metra. W pierwszej serii miał 119 metrów ten zawodnik.
Jeżeli ktoś pyta tutaj, który Stoch, no Kamil Stoch nie startuje w tych zawodach. Kamil Stoch odpoczywa, miał wcześniej trenować w Austrii w Eisenerz, potem ma jeszcze po weekendzie trenować w Zakopanem i jeżeli forma będzie dopisywać, no to w Engelbergu może nam wróci Kamil Stoch, oby. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. 29. miejsce po pierwszej serii zajmował Martin Hamann z Niemiec. No on już tutaj miał wyższe lokaty w tym roku. Zobaczymy, czy się podciągnie. Powinien skoczyć 128 metrów. Dalej 13. belka. No i ładnie skoczył. Powinien przeskoczyć Lovro Kosa. 129,5 metra. Martin Hamann z Niemiec. Czy właśnie pozwoli mu to na coś lepszego niż 29. pozycja, no to zobaczymy. Noty 18, 17,5, ale wchodzą chyba same 18, tak była jeszcze jedna 18,5 i 270 punktu Martin Hamann. To jest jego odległość. Przepraszam, to jest jego nota oczywiście. O 2,9 punktu pokonuje Lovro Kosa, a Giovanni Bressadola z Włoch teraz pojawi się na belce startowej, 22-latek. On był już 18 grudnia 2022 roku w Engelbergu. W zeszłym roku 33 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w kwalifikacjach 42, no ale w pierwszej serii o tyle dobrze, że jest w drugiej serii. Wiatr zaczyna troszkę niestety kręcić w Klingenthal. No taki czasem z tyłu podwiewa za progiem, teraz się znowu odwrócił i powinien być z przodu, te punkty odjęte, trochę długo to trwało, ale dostał w końcu zielone światło Giovanni Bressadola, podopieczny Jakuba Jiroutka, 89,8 na progu, no i ładnie leci, umie wykorzystać wiatr też w lotach narciarskich, całkiem dobrze sobie Bressadola radzi, a z tyłu skocznia Klingenthal, no można powiedzieć, jest dość lotna, tutaj można skoczyć daleko, o czym świadczy ten rekord Michaela Urmana, 146,5 metra. 131 skoczył Giovanni Bressadola, obejmuje prowadzenie o prawie 6 punktów, 5,9 dokładnie, pokonując Martina Hamana z Niemiec. Czyli jak na razie ci zawodnicy, którzy skakali, utrzymują swoje pozycje po pierwszej serii, w sensie na razie żadnych awansów nie było, tylko co kolejny zawodnik, to po prostu obejmuje prowadzenie. Domen Preutz ze Słowenii to zawodnik 24-letni. No, wygrywał już Puchary Świata, jak był bardzo młody, tam 17 lat, prawda, tak błysnął. No, potem coraz trudniej mu nawiązać do tej wielkiej formy. No i już około 40 sekund jest na belce startowej. Czy się doczeka? Wiatr trochę słabnie, ale niestety wiatr trochę kręci nad zeskokiem skoczni w Klingenthal, więc tutaj wygląda na to, że jako że dobijamy do minuty, no to Domen Preutz musi opuścić belkę, a jednak się doczekał rzutem na taśmę Domen Preutz zielonego światła. 11 razy stał na podium, 5 zwycięstw, ale teraz będzie o to bardzo ciężko, 89,4. No i pięknie skoczył Domen Preutz. Miał sporo odjętych punktów za wiatr, bo miał 1,5 metra na sekundę podnarty uśredniony pomiar, co pozwoliło mu polecieć na 139 metrów. Także Domen Preutz tutaj naprawdę skoczył wyśmienicie. No i tutaj nota powinna być dużo wyższa, o 14,5 punktu wygrywa z Giovannim Bressadolą z Włoch. Zatem Domen Preutz obejmuje prowadzenie i tu być może perspektywa na to, żeby jeszcze lepiej sobie radzić i mieć dużo lepszą pozycję w drugiej serii w stosunku do pierwszej kolejki. Simon Amann, najstarszy zawodnik tego konkursu, 90 km na godzinę na progu, dość dobrze, ale nie tak błyskotliwie, nie tak spektakularnie, jak zrobił to Domen Preutz przed chwilą. A też wychodzi na to, że miał dość dużo odjętych punktów za wiatr Simon Amann, te odjęcie powinno być podobne, tak, i przy skoku 130,5 metra
Aman zadowolony, ale jest trzeci w tej chwili, przegrywa również z Bresadolą i z Domenem Premcem oczywiście 19,2 punktu jest za Domenem Premcem i też niecałe 5 punktów za Giovannim Bresadolą z Włoch. No to Manuel Fettner to troszkę zaskoczenie im minus, no bo on już stawał tutaj nie na podium, ale był w dziesiątce, jeżeli chodzi o Lillehammer, był 8. i 5. Też był w dziesiątce w kwalifikacjach, więc ten skok z pierwszej serii, no to zaskoczenie troszkę in minus, wtedy to było 124,5 metra, jak teraz 89,2 na progu, niezbyt dobra prędkość, ale wyciągnął z tego naprawdę bardzo dobrą odległość Manuel Fettner. Sprzyjał mu wiatr, bo ma prawie 20 punktów odjętych, 19,7. Wiatr 1,82 metra na sekundę, a skoczył 140 metrów Manuel Fettner. 140 metrów to naprawdę świetny skok tego zawodnika. No i co? Pierwszy czy drugi? Nie, jednak przegrywa z Domenem Preucem. Tutaj wyższa, tutaj niższa rekompensa, w sensie mniej odjętych punktów za wiatr miał Domen Preuc i właściwie to zrobiło różnicę na odległości podobne. 3,2 punktu traci Manuel Fettner do Preuca, Domena Preuca. Kilian Peyer, 24 po pierwszej serii, co zrobi 28-letni Szwajcar, brązowy medalista Mistrzostw Świata z 19 roku. No skoczył solidnie, skoczył dobrze, około 130 metrów. On w miarę może z tego skoku będzie zadowolony, ale ten skok nie pozwoli mu być na pierwszym albo drugim miejscu w tej chwili. Może nawet nie na trzecim, zaraz zobaczymy. Ładnie wylądowany, także no typu 18. Ja bym nawet pokusił się o jeszcze lepszą ocenę dla Kiliana Peyera. Jest czwarty, czyli tak, z Bresadolą również przegrywa, traci 17,5 punktu do Domena Preuca. Ja oczywiście zachęcam Was do zostawiania łapek w górze, jeśli transmisja się podoba, albo oczywiście subskrybowania zarazem mojego kanału. Daniel Andretande pojawia się na belce startowej, już rusza do boju, już jest zielone światło dla reprezentanta Norwegii. To zawodnik już właściwie 29-letni. No i nieźle skoczył, solidnie, ale teraz coś krócej nam zawodnicy skaczą. Troszkę zelżał wiatr, co nie jest okolicznością sprzyjającą. 1,28 metra na sekundę. Tutaj wiało średnio tandemu. No i dopiero piąte miejsce. Więc on, Peyer, to są zawodnicy, którzy tutaj się pogorszyli jak na razie. Stracili swoją lokatę. Zobaczymy, jak w ogólnym rozrachunku to będzie się kształtować. Antti Aalto z Finlandii to kolejny zawodnik na rozbiegu. Antti Aalto już rusza do boju. W pierwszej serii miał 127 metrów. No i zobaczymy, jak będzie teraz. Powinien skoczyć 142,5, żeby objąć prowadzenie. Czy to będzie możliwe? No ładnie skoczył Aalto, więcej niż ładnie, naprawdę dobrze skoczył Antti Aalto, ale to raczej nie będzie na prowadzenie. 136 metrów skacze, także to był dobry skok. No, trzecia odległość jak na razie drugiej serii to będzie w przypadku Antiego Aalto. No i czy to będzie trzecie miejsce? Tak, 211,5 punktu. On był zadowolony z tego skoku, traci 9,6 do Domena Preuca. No i w tej chwili jest trzeci. Minus miał 21 punktów odjętych za wiatr, więc warunki tutaj sprzyjały. Ren Nikaido, o już 10 zawodnik drugiej serii, w sensie na liście startowej 10 z kolei. Jak sobie poradzi? No ładnie, ładnie w powietrzu stylowo skacze Nikaido. Wydawało mi się, że będzie w stanie wyciągnąć jeszcze więcej z tego, ale też skoczył powyżej 130 metrów. 132,5 metra skacze Ren Nikaido, także całkiem dobrze, ale jednak na trzecie miejsce. Na trzecie miejsce jest lepszy od Antiego Aalto, który miał jednak tutaj więcej, dużo odjętych punktów za wiatr i myślę, że to zrobiło tutaj zdecydowanie różnicę.
Nikaido trzeci, 125,5-132,5, przegrywa z Fettnerem i cały czas prowadzi od dłuższego czasu Słoweniec Domen Preutz. A już za chwilę Christopher Eriksen Sundar. Po krótkiej przerwie będzie Norwek skakał. Jak na razie mamy pierwszą dziesiątkę. Otwierają i zamyka Słoweniec. Domen Preutz jest pierwszy, dziesiąty Lovro Kos. No niestety na razie bez Polaków, ale no, z drugiej strony szukając pozytywów mamy tylko dwóch, ale jednego w pierwszej, drugiego w drugiej dziesiątce, więc no, mam nadzieję, że to się, ta tendencja się utrzyma. Zatem mamy troszkę przetasowań, poprawili swoje pozycje znacząco Preutz i Fettner, również Bresadola, kilku zawodników trochę słabiej, przynajmniej na tym etapie rywalizacji w Klingenthal. Przypomnę, to jest pierwszy z dwóch konkursów, a piąty w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak na razie no, niekwestionowanym liderem jest Stefan Kraft, cztery wygrane, ale dzisiaj o dziwo jest na czwartym miejscu po pierwszej serii 30-letni Austriak. No to zobaczymy, jak ta tendencja się utrzyma. Christopher Eriksen Sundal, 22-letni zawodnik, był już siódmy w Pucharze Świata w Oslo w marcu tego roku. Oj, i teraz z pewnymi problemami gdzieś taki przymach robił przy lądowaniu. Nie wiem dlaczego i tylko w okolicach punktu K. 126 metrów skacze Christopher Eriksen Sundal. To powinno odbić się na no tak 16,5-17 i jest dopiero piąty. Nie wiem, tak jakby stracił równowagę i nie wiem właściwie dlaczego skoczek tak robi. Musiał zrobić taki przymach i gdzieś tak nagle zaczął lądować. Wydawało się, że wcześniej niż by mógł. Zatem jest w tej chwili dopiero piąty i to jest kolejny zawodnik, który spada w klasyfikacji. Może nie rewelacja, ale naprawdę no, mocno się poprawił Junshiro Kobayashi tutaj w Klingenthal, choć był 21 w sobotę w zawodach Pucharu Świata w Lillehammer. No, jak dotąd zajmował 32 miejsce w Pucharze Świata i miał 10 punktów. 32-letni Junshiro Kobayashi, jeszcze tutaj ostatnia imitacja przed wejściem na belkę startową. No i jakiś tutaj znowu mamy wiaterek chyba zbyt mocny i pewna perturbacja, bo Junshiro Kobayashi jeszcze nie dostał zgody na to, żeby pojawić się na belce startowej, żeby wystartować. To starszy z braci Kobayashi, ale no nie bardziej utytułowany, choć w listopadzie 2017 roku niespodziewanie wygrał zawody Pucharu Świata w Wiśle Malince. Ale jest już zielone światło dla 32-letniego zawodnika z kraju kwitnącej wiśni. Kento Sakuyama na gnieździe trenerskim już daje zgodę, daje sygnał, a właściwie zgoda to jest zielone światełko, a potwierdzają trener. 135 metrów trzeba skoczyć, żeby prowadzić. 89,1 punktu Kobayashi. No niestety to nie był dobry skok Junshiro Kobayashiego. Jak z wiatrem, no ale wiatr się trochę pogorszył. Zresztą już to było widać przy skoku Sundala. Ma mieć 7,7 punktu odjętych Junshiro Kobayashi. No i zobaczymy. Tutaj będzie spadek znaczący w klasyfikacji, bo jest siódmy, 124,5 metra, nota łączna 203,9 punktu. Zatem prawdopodobnie spadek do trzeciej dziesiątki w przypadku Kobayashiego, ale mimo wszystko myślę, że w miarę z tego startu będzie zadowolony. A tutaj niespodzianka in minus, bo Timmy Zajc bardzo dobrze radził sobie w serii próbnej, w kwalifikacjach był czwarty, w serii próbnej trzeci. No a tutaj w drugiej dziesiątce w pierwszej serii 89,5, gdzieś tam trochę odeszła mu jedna z nart po wyjściu z progu. Agresywnie skacze Zajc, ale skacze dobrze. To był naprawdę dobry skok. Znowu ten wiatr bardziej sprzyja, ponad metr na sekundę pod narty. 1,17 dokładnie setnych metra na sekundę, 12,6 punktu odjętych za wiatr i Zajc o 0,3 punktu za Domenem Preutzem. No,
Niewiele mu tutaj zabrakło, ale też skoczył 134,5 metra. Oczywiście tam była przewaga po pierwszej serii, ale nie wystarczyło. Zatem Preuss cały czas sobie tam siedzi. Dali mu dobrze chociaż krzesełko. Odbiera teraz gratulacje od Timiego Zajca. Siedzi sobie tam w takim miejscu, gdzie powinien być lider. A teraz starszy z braci Preussów, no bo jeden ten pośredni już skończył karierę. 31-letni właściwie Peter Preuss. No i też to dość dobrze wygląda w powietrzu. Ładnie skacze Peter Preuss. Miał dobre warunki, 13,6 punktu, czy teraz się zmieniło to na 15,3 punktu odjętych za wiatr, 1,42. 138,5 metra skacze Peter Preuss. No i czy to pozwoli mu pokonać swojego starszego brata, a może Timiego Zajca, a może pomiędzy, nie, jednak Peter Preuss o 8,7 punktu, tak, jednak tutaj ta przewaga też robiła swoje, bardzo dobry skok Preussa, 229,8 punktu, to nota, do której teraz będziemy się porównywać. Dawid Kubacki, jeszcze chwilkę czekamy na Dawida Kubackiego, jeszcze czterech zawodników przed Dawidem Kubackim, ale myślę, że emocji nie będzie brakować, choć 21-letni Daniel Czofenik no, nie zachwyca tutaj w Klingenthal, nie był tak błyskotliwy jak w poprzednich startach. Ten zawodnik, który już był w dziesiątce Pucharu Świata w zeszłym sezonie, 89,9 na progu, Czofenik leci szybko, ładnie, ale niezbyt daleko. Nie jest zadowolony ten zawodnik, który od tego sezonu ma tutaj znaczek słynnego byka, to sponsor doskonale znany, zresztą co ciekawe w kasku tego sponsora skacze też Kanadyjka Aleksandria Lutit, która prywatnie jest związana właśnie z Danielem Czofenigiem. On był 9 w Pucharze Świata w zeszłym sezonie, a teraz jest 4, więc to naprawdę będzie dość słaby wynik tego zawodnika, a przecież stał już na podium w tym sezonie w Lillehammer w sobotę. Zatem trochę obniża noty i loty Daniel Czofenik. Jest w tej chwili 4, traci 10,6 punktu do Petera Preussa po skoku na 128,5 metra. No i kolejne zaskoczenie in minus, dopiero 15 po pierwszej serii był Jan Herl. Czy on będzie w stanie się poprawić? Dość nisko leci, ale z tej niskiej paraboli on był w stanie tutaj akurat bardzo dużo wyciągnąć. 138,5 metra, to był naprawdę bardzo dobry skok, trzecia wyrównana najlepsza odległość tej serii, 138,5 metra, no dużo, nie, przepraszam, to Preuss miał dużo, ten ma trochę mniej, 12 punktów odjętych za wiatr, noty po 18, obejmuje prowadzenie Jan Herl, prawie 3 punkty, 2,9 punktu lepiej od Petera Preussa, 232,7 punktu Jan Herl. No i zobaczymy, czy to pozwoli mu się wspiąć nieco wyżej w tabeli wyników. Zatem Preuss na drugim miejscu, Herl prowadzi, a trzeci jest kolejny Preuss, w sensie domen Preuss. Czwarty Timi Zajc, więc Słoweńcy całkiem dobrze, przynajmniej na poziomie tej drugiej dziesiątki. Michael Hajbek to kolejny doświadczony i też zawodnik, który jest wysoko w Pucharze Świata. Ależ skoczył Hajbek! Co tu się dzieje? Miał świetny wiatr, prawie 1,6 metra na sekundę pod narty. Skacze 145 metrów Michael Hajbek. Jesteśmy na etapie połowy drugiej dziesiątki. Tutaj pytacie, co się dzieje, bo dopiero niektórzy dołączyli, więc jeszcze sporo emocji, ale już teraz mamy naprawdę dalekie skoki. Hajbek musi objąć prowadzenie, choć no mówię 17,2 punktów odjętych za wiatr, 5 metrów za rozmiarem skoczni. No i nie wiem, czemu uderzył się w głowę po tym skoku Hajbek, no niech będzie zadowolony, no skoczył pięknie, wyśmienicie. No może trochę te noty ma po 17,5, coś jednak chyba, ja chyba nie zauważyłem, że przy lądowaniu tam coś nie zagrało, stąd może Hajbek właśnie uderzył się w kask, bo to lądowanie mu nie wyszło jak chciał, ale fakt faktem obejmuje prowadzenie Hajbek, o 5,5 punktu jest lepszy od Jana Herla, 238,2 punktu. No, ale miał lepsze warunki. No i zmiana belki startowej, no bo to już jest
To już jest 5 metrów za rozmiarem skoczni. Tutaj daj kamerę na telewizor. No nie, no nie, tak się nie robi. To byłoby nielegalne. Nie mogę pokazywać obrazu. Nie mam do tego praw. Stefan Laje. Stefan Laje skacze solidnie, ale to nie będzie najlepsza lokata. Zatem tutaj może troszkę spaść w klasyfikacji. No nie, no nie dam się namówić. To z założenia jest relacja głosowa. Jeszcze macie do tego wsparcie w kontekście tabelki wyników i tak musimy sobie poradzić. Laje jest czwarty, przegrywa z Heibeckiem, Herlem, Peterem Prełcem, a wygrywa z Domenem Prełcem i to dość znacząco. Zatem spadnie trochę w klasyfikacji pewnie Stefan Laje. Widzę, że jest coraz więcej widzów, bardzo się cieszę. Bardzo dobrze, że przychodzicie, bo na belce pojawia się Dawid Kubacki. Przeżegnał się przed skokiem, to ja też się przeżegnam, żeby tutaj wszystko było dobrze. 136 metrów powinien skoczyć Dawid Kubacki, żeby prowadzić. No zobaczymy, bo tutaj jest szansa na najlepszą pozycję w tym sezonie. Był 21 jak na razie, no ale to nie był dobry skok Dawida Kubackiego. Najlepszą miał 21 pozycję w tym sezonie. No i kto wie, czy po tym skoku i ewentualnym spadku w klasyfikacji nie będzie trzeba tutaj znowu trochę obniżyć oczekiwania. Przypomnę, że był 12 po pierwszej serii. Dawid Kubacki skoczył 130 metrów. No, obniżona belka, ten wiatr też zelżał. No i szkoda może, że ta belka została obniżona. Jest piąty, 225,9 punktu. Ja nie chcę mówić, że to tylko przez wiatr, ale pewien niedosyt pozostanie. No te 18, 18,5, 1,19 nawet była. No, ale Kubacki przegrywa z Heibeckiem, Herlem, Prełcem, Peterem Prełcem i Stefanem Laje nawet przegrywa, więc no niestety jest piąty, ale już wiemy w związku z tym, że i tak będzie najlepsza pozycja w tym sezonie Dawida Kubackiego, bo może być nawet to 17 miejsce. Andrzej Laniszek. W zeszłym roku w Pucharze Świata Kubacki był czwarty, Laniszek był trzeci, ależ teraz skoczył Laniszek. No pecha miał Dawid Kubacki, bo mocniejszy wiatr ma Laniszek, który skacze 146 metrów. 146 metrów to jest pół metra krócej od Pucharu Świata, od rekordu skoczni chciałem powiedzieć. Także, no ale miał 16,1 punktu odjętych za wiatr, 1,49 metra na sekundę pod narty, no więc trochę miał więcej farta. Oczywiście, no pytanie, czy Kubacki byłby w stanie skoczyć aż tak daleko przy mocniejszym wietrze, no ale fakt faktem, dużo lepiej skoczył Laniszek, który, no spodziewam się, za chwilę obejmie prowadzenie. Myślę, że nawet i z głosem z ewentualnej transmisji to też łamałoby pewnie prawa autorskie w pewnym sensie. 257,7 punktu. O 19,5 punktów wyprzedził Heibecka Andrzej Laniszek i zdecydowanie obejmuje prowadzenie. Czy to atak na pierwszą dziesiątkę 27-letniego Słoweńca? Bardzo możliwe. Żyła jest siódmy po pierwszej serii, więc czekamy jeszcze na skok Piotra Żyły. Kot i Stękała odpadli w pierwszej serii, zatem ich tutaj nie zobaczymy i oni się tutaj już nie zaprezentują. Także zobaczymy, jak ta pierwsza dziesiątka, w tej chwili ogólnie dwudziestka. Laniszek, Heibeck, Herl, Prełc, Laje, szósty, Kubacki. Zatem no, wychodzi na to, że nawet 16 miejsce może zająć, co byłoby jego najlepszym osiągnięciem jak na razie. Zamyka stawkę Lovro Kos. Mamy pewne przetasowania, ale jeszcze mam nadzieję dużo wspaniałych skoków w drugiej serii. Skakaliśmy głównie z 13 belki, potem z 12. A przed nami Granerud, Lindvik, Deschwanden, Żyła, Wellinger, Forfang, Kraft, Paszke, Kobayashi, Geiger. Trochę zaskakujący lider po pierwszej serii. Oczywiście Geiger skakał już dobrze w tym sezonie, no ale no, ma szansę stanąć po raz pierwszy w tym sezonie na podium Pucharu Świata. Z tego co pamiętam jeszcze, oczywiście na podium nie był, był siódmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed tym konkursem miał 153 punkty, więc tutaj jest szansa, że mocno się po tych zawodach podciągnie.
Tak. I czekamy, czekamy jeszcze. Tymczasem, jak to widzicie, jak oceniacie to, że no troszkę słabiej niż w pierwszej serii, ale Dawid Kubacki no, będzie miał najlepszą lokatę, no, będzie w drugiej dziesiątce, więc tutaj zobaczymy. Bardzo proszę tutaj, żeby nie obrażać zawodników. Tymczasem Grane Rud skacze 128 metrów. Rozpoczęła się nam ostatnia dziesiątka. Tutaj prosicie, żeby pokazać jeszcze bardziej klasyfikację, więc zostawiam wam to jeszcze na chwilkę, ale tylko na chwilkę, żeby też na bieżąco się tutaj pokazywało. 128 metrów skoczył Grane Rud i po swoim skoku jest dopiero siódmy. Przegrywa nawet z Dawidem Kubackim. Halvor Egner Grane Rud. No, mówiłem, że tutaj drugi skok miewa lepszy. Tym razem okazuje się, że pierwszy był lepszy od drugiego i Grane Rud, no, będzie tutaj znowu w drugiej dziesiątce. Mariusz Linwik jest kolejnym zawodnikiem, który pojawia się na belce startowej. Myślę, że tutaj już sobie zobaczyliście to, co tu i teraz, więc wracamy do takiego widoku. Dziewiąte miejsce w pierwszej serii, 133,5 metra. Mariusz Linwik. Teraz trzeba skoczyć 143 metry, żeby prowadzić. Nie ma bardzo mocnego wiatru, więc będzie przed nim trudne zadanie, a cały czas belka jest 12. No i to się potwierdza. Linwik, ja nie powiem, że nie miał szans dobrze skoczyć, ale ten wiatr jakoś mocno mu nie pomagał. 64 metra na sekundę pod narty. No, oczywiście pytanie, na ile wykorzystał umiejętnie to, co miał, bo też nie było jakoś bardzo tragicznie. Ale obawiam się, że przy gorszym wietrze ta belka 12 tutaj może być trudna. I jest piąty w tej chwili Mariusz Linwik. Przegrywa z Laniszkiem, Hajbekiem, Herlem, Preucem i wskakuje przed Stefana Laję. Traci 28,9 punktu do prowadzącego Andrzeja Laniszka, który skoczył 146 metrów. Największą odległość jak na razie tego weekendu Pucharu Świata w Klingenthal. No i lotnikiem też w pewnym sensie jest Gregor de Schwanden, bo wiemy już, że na mocnym wietrze szczególnie potrafi daleko skoczyć. No teraz około 0,9 metra na sekundę pod narty jest już w powietrzu de Schwanden i się wydaje, że to będzie daleki skok. No i był świetny skok. Może nie na prowadzenie, ale de Schwanden może być z siebie zadowolony, bo pokazała się odległość 140 metrów. 140 metrów skacze de Schwanden. Czerwony kombinezon jest zadowolony, a de Schwanden to już trzeba sobie jasno powiedzieć, dość doświadczony zawodnik, 32-letni, dokładnie rocznik 1991. No i w związku z tym skokiem warto sobie tutaj zwrócić uwagę, jego najlepsza lokata siódma Nizhny Tagił 2017. Więc tu był ósmy po pierwszej serii. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Pokazał, o, że tyle mu zabrakło, jest drugi. No nie aż tyle do Laniszka, bo 4,1 punktu, ale na pewno jest ukontentowany de Schwanden z tego skoku. Więc tutaj powinien zmieścić się w dziesiątce. No, zobaczymy, czy pobije najlepsze osiągnięcie. Piotr Żyła! Oby utrzymał pierwszą dziesiątkę. No, trzymamy tutaj, kibicujemy. 143 powinien skoczyć, żeby prowadzić. Oj, niedobrze to wygląda, coś w powietrzu. No, niestety były pewne zawirowania i to nie był dobry skok. Może nierówne podmuchy. Ma odjętych tylko 4,6 punktu, ale co z tego, jak skoczył tylko 126 metrów? No, nie wiem. Pytanie, jak wykonał ten skok? Czy dobrze trafił? No tak na powtórce może mi się wydawać, że było to spóźnione, ale też to naprawdę trzeba klatka po klatce analizować. No poprawne lądowanie, ale już przy tej odległości, no typu 17,5, 18. No i niestety Piotr Żyła jest piąty i może nie zmieścić się w pierwszej dziesiątce. Jest na to duża szansa. 231 punktów ma Piotr Żyła. No niestety, prawdopodobnie nie będzie Polaka w pierwszej dziesiątce, szczególnie że no teraz już mamy wielu kozaków. Jednym z nich jest Wellinger. Tutaj pytacie, gdzie obejrzeć na żywo online. Obejrzeć można w TVN-ie, w Eurosporcie i w Eurosport Playerze.
To są jedyne legalne możliwości oglądania konkursu. A jeżeli nie macie możliwości, no to możecie zostać ze mną. Ja staram się wam tutaj opowiedzieć to, co dzieje się na skoczni w Klingenthal, a emocji coraz więcej. Może jeszcze nie sięgają zenitu, ale coraz ich więcej. Osłabł troszkę wiatr. Chyba mieści się w korytarzu, ale Wellinger nie jest puszczony. Choć pokazuje przewidywana wartość odjętych punktów 11 i 2. Trzeba skoczyć 142 metry. Czy zrobi to Wellinger? A leci bardzo dobrze. Oj, pięknie skoczył Andreas Wellinger. Wspaniale skoczył Wellinger. Tutaj przy metrze, ponad metrze, pod narty 1,1, 11,9 punktu odjętych, 144,5 metra. 144,5 metra skacze Wellinger i to naprawdę było świetne. To było świetne i daje szansę na objęcie prowadzenia, w szczególności, że Laniszek tutaj już chwilkę prowadzi, miał mniej tutaj tych, oczywiście mniejszą notę w pierwszej serii. I co najważniejsze, Wellinger przeskoczył zieloną linię, więc zaraz pewnie pojawi się na pierwszym miejscu. Miał też o 5 mniej odjętych punktów za wiatr od Laniszka, co już tutaj raczej całkowicie nam wyjaśnia sprawę. Bardzo zadowolony z siebie 28-letni Andreas Wellinger. Jest pierwszy w tej chwili. No i zobaczymy. Stał już na podium w Lillehammer. Był drugi. Tak, i w pierwszym konkursie. Zatem no, jest wiceliderem Pucharu Świata. To nie powinno nas tutaj dziwić, że skacze bardzo dobrze. No i czy utrzyma swoją wysoką pozycję Johan André Forfang, który tutaj jest jedną z rewelacji tego weekendu? No już wydawało się, że wcześniej błyśnie. Oj, teraz jakieś zawirowania po wyjściu z progu i bardzo słabo skoczył Johan André Forfang. Bardzo słabo skoczył Forfang, zaskakująco słabo, 124,5 metra, ale ma tylko 3,7 punktu odjętych za wiatr. 34 setne metra na sekundę, uśredniony pomiar. Trudne warunki, wydaje się. Miał tam takie też falowania nart, więc może pojawiają się pewne podmuchy boczne, które niekoniecznie są sprzymierzeńcem. No i pytanie, na ile to była wina zawodnika, a na ile wina wiatru? Jest piąty Forfang po swoim skoku, przegrywa nie tylko z Wellingerem, Laniszkiem, Deschwandenem, ale jeszcze do tego z Heibeckiem. Jest lepszy od Jana Herla. Piotr Żyła jest w tej chwili siódmy. No i Stefan Kraft, czy zaatakuje podium? Czy będzie w stanie wygrać piąty konkurs? Czy będzie kontynuował serię i gonił tych, którzy wygrywali 6 konkursów z rzędu? Stefan Kraft, 142 metry, musi skoczyć. No wiatr znowu jest mocniejszy, więc wydaje się, że jest jego sprzymierzeńcem. Pięknie leci Stefan Kraft, wspaniale. No i wyśmienicie, niesamowicie skoczył Stefan Kraft. 144,5 metra. No wyśmienicie, wspaniale, pięknie. Niemalże równiutko, nawet Norweg dał mu 20 punktów, reszta sędziów po 19,5. No bo to był skok, który naprawdę zasługiwał na najwyższe oceny. No i tym skokiem spodziewam się, że Stefan Kraft zaatakuje podium. Czy zaatakuje wygraną? No, może być różnie, ale poczekajmy. Bardzo zadowolony oczywiście Stefan Kraft tam sobie krzyknął, jakiś pokazał gest triumfu, no bo naprawdę to było coś pięknego. 273,5 punktu to jego nota, o 9,6 punktu pokonuje Andreasa Wellingera. To pokazuje, jak świetnie skoczył w drugiej serii Stefan Kraft. No to zostało nam trzech, w tej chwili Dawid Kubacki jest na 12 miejscu, Piotr Żyła na 18, no więc niestety Polacy raczej nie zmieszczą się w czołowej dziesiątce. W sensie Piotr Żyła, no bo Dawid Kubacki już na pewno. 148 metrów musi skoczyć Pius Paszkę, ale ma bardzo dobry wiatr, około 1,6 metra na sekundę, ale to już kosmiczna odległość do skoczenia, ale może skoczyć to Paszkę i leci pięknie, leci wspaniale, leci powyżej 140 metrów, ale no nie był w stanie dolecieć do prawie 150. To było chyba niemożliwe. Mamy 143 metry Piusa Paszkę. Kraft miał 144,5, więc raczej to zabraknie, no bo przy
przy tak wielu odjętych punktach, 17,1 punktu będzie odjętych za wiatr, no tutaj nie da mu szans na objęcie prowadzenia. Czy da mu szansę na podium? No to też trzeba poczekać. Oczywiście był zadowolony Pius Paszke ze swojego skoku. Jest w tej chwili trzeci, przegrywa jeszcze z Wellingerem o 0,1 punktu. 9,7 mniej ma od Stefana Krafta, który będzie już na pewno na podium, ale na którym stopniu? Czy ktoś będzie w stanie pokonać Stefana Krafta? Nie będzie to wcale łatwe. Ryoyu Kobayashi, zwycięzca serii próbnej, zwycięzca kwalifikacji i drugi zawodnik pierwszej serii. W pierwszej miał 140,5 metra. Teraz musi skoczyć też niebotycznie. 146 metrów. Czy jest w stanie to zrobić samuraj z Hokkaido? Ale pięknie leci Kobayashi. No skoczył niesamowicie, wyśmienicie. Skoczył ponad 140, dokładnie 143,5. Ale nie był w stanie dolecieć do zielonej linii. To naprawdę tutaj będzie ciężkie. Czy Stefan Kraft wygra te zawody? Już za chwilę odpowiedź, bo raczej nie wygra z Kraftem Ryoyu Kobayashi. Ależ mamy emocje i wspaniałe skoki w końcówce drugiej serii. Było 146 wcześniej Laniszka, Heibecka 145, 144,5 przepraszam, Wellingera i Krafta, a teraz 143,5. No to Kobayashi mu zabraknie 2,8 punktu, żeby pokonać Krafta. Jest drugi Kobayashi za Kraftem i przed Andreasem Wellingerem. Tutaj dość znacząco pokonuje Wellingera. No to może być tutaj atak na pierwsze miejsce. Nie tylko na podium oczywiście Stefana Krafta, ale na pierwsze miejsce. Czy udźwignie tę presję Karl Geiger? 144 metry. Miał 132,6 punktu w pierwszej serii. Ma dobry wiatr, 1,4, no ale tu trzeba znowu skoczyć podobnie. Nawet 145,5 metra. Już zaraz o wszystkim się przekonamy. 89,6 na progu. No dobry, widać daleko ma. Dobry wiatr, daleko leci Geiger i skoczył wyśmienicie. Wyśmienicie skoczył, jest z siebie bardzo zadowolony. No ale czy doskoczył do zielonej linii? W te okolice 146 metrów, 1,5 metra pod narty uśrednionego pomiaru wiatru. No i pytanie, Kraft czy Geiger? No możliwe, że Geiger. Kraft miał mniej odjętych punktów za wiatr, 11, tu jest 16,2. Belka była ta sama, noty po 19, więc też Kraft miał lepsze oceny od Geigera, więc czekamy. Jeszcze nie pojawiła się nam tu nota końcowa, ja nie podejmuję się tutaj oceny, żeby tutaj nie powiedzieć, że na pewno jest lepsze albo na pewno jest gorsze, a za chwilę okaże się, że jednak pomyliłem się. Myślę, że to będzie dość ciasno, choć może ten wiatr zrobi różnicę. Tutaj na metrach zyskał, miał 1,5 metra więcej, jeżeli chodzi o odległość, ale myślę, że wiatr i noty za styl mogą zrobić tutaj różnicę jednak na korzyść Stefana Krafta. Jeszcze cały czas czekamy na tę notę końcową. No na pewno na podium będzie Geiger i myślę, że w najgorszym wypadku skończy się to na drugim miejscu. Kraft czy Geiger? Kraft czy Geiger? No zobaczmy, do pokonania 200 ma 273,5 punktu. Nie, przepraszam, tyle miał Kraft. Geiger wygrywa te zawody. 1,2 punktu więcej ma jednak ta przewaga. Tutaj była po pierwszej serii i Karl Geiger pokonuje Stefana Krafta. Nie będzie rekordu. Zakończyło się to na 4 zwycięstwach z rzędu. Stefan Kraft musi dzisiaj uznać wyższość Karla Geigera, który notuje 38. podium w karierze i 14. zwycięstwo. Zatem Niemiec wygrywa na swojej ziemi. Stefan Kraft pokonany. No, czy to będzie moment przełomowy? Myślę, że zdecydowanie za szybko, żeby to powiedzieć. No, ale trzeba sobie też jasno dodać, że w przypadku Stefana Krafta 33. drugie miejsce w karierze, 103. podium Krafta, więc to też jest zawodnik niesamowity i wybitny. A zresztą, co ciekawe, Kraft i Geiger obaj są z roku 1993. Podium uzupełnia dzisiaj Ryoyu Kobayashi, dla którego to jest 52. podium w karierze.
No i pierwsze w tym sezonie, bo jak dotąd najlepiej był na piątym miejscu, był piąty w Lillehammer, zatem też jego poziom i forma rośnie. Nieduże różnice. Punkt i 0,2 punktu traci dzisiaj Kraft do Geigera. 4 punkty Kobayashi, tuż za podium Andreas Wellinger. Tu strata jest już nieco wyższa. No ale dalej Austriacy, Niemcy przynajmniej ci najlepsi w czołówce. Tylko się tutaj zakręcił gdzieś jeszcze między nich Kobayashi, ale też warto podkreślić dobry wynik Andrzeja Laniszka, który awansował na 6. miejsce w drugiej serii. Zatem no, Geiger, najlepsze osiągnięcie oczywiście tego sezonu, ale formę utrzymuje Wellinger, Paszkę bardzo dobrze również, świetnie. Gregor Deschwanden, który skończył 7. Mówiłem wcześniej, że miał dotąd najlepiej 7. miejsce i wyrównuje to osiągnięcie Gregor Deschwanden. 8. Heibeck, 9. Forfang, 10. Herl, no i 11. też najlepsze miejsce w sezonie Piotra Żyły. Szkoda tego drugiego skoku, szkoda, że nie ma pierwszej dziesiątki, ale z drugiej strony no, widać postęp, widać progres. Cieszmy się nawet na razie z 11 miejsca, bo forma ta naprawdę wyśmienita ma dopiero jeszcze przyjść i mam nadzieję, że kroczek po kroku nasi skoczkowie będą się spisywać dobrze, lepiej. No i skończył ostatecznie na 15 miejscu Dawid Kubacki, co też jest dobrym osiągnięciem, dobrą informacją. Oczywiście nasze oczekiwania były tutaj dużo wyższe, no ale to jest oczywiście po raz pierwszy w drugiej dziesiątce w tym sezonie jest Dawid Kubacki, więc to na pewno cieszy. No szkoda, że tylko dwóch Polaków oczywiście w drugiej serii, no ale zobaczmy sobie, który był Czofenik dzisiaj w zawodach dopiero 19. Laje też bez szału 14. miejsce, zatem zaczyna się nam to trochę przetasowywać. 24. Giovanni Bersadola też, zobaczcie, dość dobry wynik włoskiego zawodnika. Kobayashi punktuje, Peyer punktuje, Simon Amann i Martin Hamann, no zobaczcie jak się ułożyło, Simon Amann 28, Martin Hamann 29, zapunktował również Lovro Kos, który no, debiutuje, jeśli chodzi o ten sezon przynajmniej, w Pucharze Świata, bo wskoczył do składu za Jigeara. Także bym tutaj sobie nie pomylił, Żigę Jelara. Witam jeszcze raz tutaj wszystkich, którzy też witają na czacie. Dawajcie znać w komentarzach na czacie, jak Wam się ten konkurs spodobał i co sądzicie o jego wynikach. Oczywiście, jeśli ta transmisja jeszcze trwająca się Wam podobała lub podobała, zostawiajcie łapki w górze, to na pewno jest bardzo ważne i pomocne, żeby w ten sposób wspierać. Możecie również subskrybować mój kanał, a w linku pod tym filmem w pierwszej linijce jest link do Buy Coffee, czyli możliwość postawienia wirtualnej kawy, no i oczywiście wspierania tego kanału w taki sposób. No na pewno niedosyt pozostanie w związku z tym, że w pierwszej serii trzech nam odpadło. Ja tutaj przypomnę jeszcze sobie tutaj, żebym się nie pomylił, 41. Paweł Wąsek, 42. Andrzej Stękała, obaj skoczyli po 113,5 metra, 46. Maciej Kot, 109 metrów. No wielka, wielka szkoda, bo i Stękała, i Kot naprawdę mieli w seriach próbnych, treningowych pojedyncze, no, bardzo dobre osiągnięcia. Stękała był 15. w serii próbnej dzisiaj. No niestety na razie nie ma tego przełożenia na skoki konkursowe i mam nadzieję, że jutro nastąpi jakieś przełamanie, bo skoro w treningach potrafią nasi zawodnicy, czy to z kadry B, czy z grupy bazowej, jak w przypadku Macieja Kota, no, spisać się naprawdę wyśmienicie, naprawdę dobrze i spokojnie tutaj na miejscach właściwie punktowanych być, no to chciałoby się aż, żeby to też potwierdziło się w konkursie. Jutro konkurs też o godzinie 16, o 14 poprzedzi go sesja kwalifikacyjna. Zatem chwila przerwy, ja jeszcze wrócę do Was na moment, bo spróbuję spojrzeć na to, co dzieje się na innych skoczniach, jeżeli chodzi o FISCAB i Puchar Kontynentalny. Zatem informacja dnia jest taka, Stefan Kraft pokonany, dzisiaj był drugi Austriak, przegrał z Karlem Geigerem, na podium również Ryoyu Kobayashi, najlepszym z Polaków 11 Żyła, 15 Kubacki, reszta niestety poza miejscami punktowanymi, poza drugą serią.
Dobra, słuchajcie, wracam do Was jeszcze na chwilkę, ponieważ chcę tutaj Wam powiedzieć, co dzieje się na innych arenach. Dosłownie w tej chwili ma rozpoczynać się konkurs Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer, zatem dwa słówka o tym, co było w serii takiej treningowej. Wygrał ją Robert Johansson. Oczywiście panowie skaczą na skoczni HS140, tej dużej. Johansson skoczył 131 metrów z 10 belki i wygrał trening. Jak sobie radzili Polacy? 13 miejsce w treningu zajął Aleksander Zniszczoł, 125 metrów, 17 Jan Habdas, 124, 27 Klemens Morańka, 116,5 metra, 36 Tomasz Pilch, 112,5, 45 Klemens Joniak, 100 metrów nie wystartowali w serii treningowej Kacper Juroszek i Jakub Wolny. Też mamy FIS-Cup w Kandersztegu w Szwajcarii, rozmiar skoczni HS108. Za nami już seria próbna, wcześniej treningowa, w niej Polacy nie skakali, ale w serii próbnej piąte miejsce zajął Kacper Tomasiak, skacząc 86,5 metra. W ogóle wygrał ją Marco Wergeter z Austrii po skoku na odległość 90 metrów. Jak radzili sobie w serii próbnej w FIS-Cupie inni Polacy? No tutaj dopiero 25 po skoku na 78 metrów Adam Niżnik, 32 Szymon Jojko, 77,5 metra, 39 Wiktor Szozda, 81,5 metra, 43 Łukasz Łukaszczyk, 71,5 metra, 44 Marcin Wróbel, 72 metry, 61 Tymoteusz Amilkiewicz, 63,5 metra, 67 Klemens Staszel, 59,5 metra. Zatem tutaj no, dużo tych naszych zawodników, ale sporo niestety poza 30. No ale to jest trening, zobaczymy jak w serii konkursowej. Więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Też przypominałem wcześniej, że 11 miejsce zajęła w Pucharze Interkontynentalnym w Lillehammer Nicole Konderla, 24 miejsce Wiktoria Przybyła. To są wyniki tutaj naszych zawodników i zawodniczek w Pucharze Świata, w FIS-Cupie i w Kontynentalu, przepraszam, jeżeli chodzi o te niższe ligi. Przepraszam, już od tego gadania zaschło w gardle i pojawił się kaszel. Jeszcze chwilkę tutaj zostanę z Wami, ale transmisja jeszcze na chwilkę zostanie, bo postaram się tradycyjnie, jak to robię w komentarzach, spisać Wam to, co mówią zawodnicy w telewizji. Już tam mieliście Piotra Żyłę, który jakiś taki niewygadany, że tak się wyrażę, nie mówił za dużo, musiał mocno go ciągnąć za język Kacper Merk w Eurosporcie, żeby cokolwiek powiedzieć. Tutaj Piotr Żyła powiedział, że coś poszło do przodu, plusik jest, czuję, że jestem na dobrej drodze. Zapytany o to, czy to długa droga do tego, żeby skakać jak ci najlepsi, będzie jaka będzie. Także widzicie, że dzisiaj ciężko z Piotrem Żyłą się rozmawia. To tak jeszcze na koniec dla przypomnienia. Karl Geiger dzisiaj wygrał, w tym momencie stoi na podium już. Stefan Kraft drugi, Ryoyo Kobayashi trzeci, Kraft po raz pierwszy pokonany w tym sezonie. I w dziesiątce mamy Wellingera, Paszkę, Laniszka, Deschwandena, Heibecka, Forfanga, Herla. Tuż za dziesiątką, 11 najlepszy wynik w tym sezonie Piotra Żyły. Też Dawid Kubacki swój top, że tak powiem, zaprezentował, bo jest w dzisiejszym konkursie zajął 15 miejsce. No zatem zarówno Dawid, jak i Piotr Żyła po raz pierwszy w drugiej dziesiątce w tym sezonie. Także tak prezentuje się tabela. Więc no myślę, że niewielu spodziewało się tego, że Karl Geiger dzisiaj wygra. On już oczywiście bywał w dziesiątce. Był w siódmy bodaj w Pucharze Świata przed tym konkursem. Jeszcze sobie to sprawdzę. Tak, był siódmy. No zatem
tutaj naprawdę skakał wyśmienicie. 146 metrów, 144, więc jakby też spojrzeć na sumę odległości, ona też była największa w przypadku niemieckiego skoczka. I no, trzeba powiedzieć, że zasłużenie wygrał. Tutaj Michał z Wedle Sportu pyta, czy Zbigniew Klimowski tutaj pomoże Kamilowi Stochowi wrócić do formy. Zresztą to jest Zbigniew Klimowski i Krzysztof Miętus, tak? Plus jeszcze na te treningi do Eisenerz miał pojechać Jarosław Krzak. No zobaczymy, no oczywiście nie ma takiej gwarancji, ale mam nadzieję, że spokojny trening, spokojne oddanie wielu skoków treningowych, też potem jeszcze po weekendzie ma być to kontynuowane w Zakopanem, sprawi, że już forma Kamila Stocha będzie na tyle dobra, że w Engelbergu będzie się mógł po prostu pojawić, bo to też trenerzy ocenią, czy jego forma jest wystarczająca, ale jeżeli się już pojawi, no to spokojnie będzie punktował i może nawet już druga dziesiątka, już nawet nie wspominając o pierwszej, bo no to naprawdę teraz jest ciężko. Zobaczmy, jaki jest poziom. Tutaj zawodnicy, tak patrzę na szybko w tabelkę, jakie najsłabsze miejsce dały dwa skoki powyżej 140 metrów. Chyba piąte, tak? Choć nie, tutaj jeszcze było 139 Wellingera, no ale w okolicy 140 metra trzeba było skakać, żeby w ogóle w tej piątce się znaleźć. Jeszcze nawet siódmy tutaj Deschwanden miał jeden skok na 140, drugi 138,5. No tutaj trochę wyrwał się z tego highbag, ale walnął 145 w drugiej serii, więc to 129,5 z pierwszej serii pozwoliło, no w sensie nie było aż takie brzemienne w skutkach, więc poziom rywalizacji jest niesamowicie wysoki w tym sezonie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Zatem tyle z mojej strony. Postaram się być z Wami podczas konkursu jutro. Takie mam plany. Postaram się je zrealizować, więc nie mówię na 100%, ale myślę, że zobaczymy się jutro, a za chwilkę tutaj na czacie napiszę Wam, co mówi Dawid Kubacki w Eurosporcie. Zatem kłaniam się nisko jeszcze raz, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie i bardzo się cieszę, że tak licznie znowu byliście podczas tej transmisji.